Zapraszamy na Hyde Park w dobrym składzie, po raz kolejny w dobrym składzie. Dzisiaj jest z nami do tego dobrego składu dobrany odpowiedni napastnik, czyli Piotr Wodarczyk, 92 gole w polskiej ekstraklasie. Dzień dobry. Mogło być trochę więcej tych goli? Oj, mogło być, zdecydowanie więcej. Same karne pewnie, gdybym strzelił to. Nie no, to tyle nie... Ile zmarnowałeś karnych? Raz na pewno, ten pamiętny z Pogonią. Padła bramka, ale nie zaliczyli. Nie zaliczyli. Raz w Legii nie strzeliłem z Odrą w Wodzisławie, raz w Śląsku z Pogonią. To chyba dwóch. Trzech. No to tak, dramatu nie ma. Ale to nie, to nie jest tak źle. Nie ma tak źle, no. Ale to było 95 jeszcze, no to byśmy coś tam dołożyli jeszcze. Bardziej zmarnowanych sytuacji to było, no ale 92 to jest ten. 92 dramatu nie ma, ale na pewno mogło być więcej. Dobry dorobek. Były napastnik Legii Warszawa, Ruchu Chorzów, Śląska Wrocław, jadę z pamięci, Zagłębia Lubin. Widzę Wałódź. No i KP Wałbrzych. Tak jest. I Bałtyk Gdynia. Słuchaj, to mówimy o Polsce, tylko jeszcze w Grecji. Jeszcze Ofi Kreta i Jaris Saloniki. Tak, I Okser. Teraz patrzę. I Okser przez rok. Ale w Ofi to ty nawet 9 goli w sezonie strzeliłeś, to nie jest źle. No nie jest źle. No, Aris był tak, że graliśmy wtedy w Lidze Europy, odpadliśmy szybko. Może nie tak szybko jak nasze drużyny w polskich karach, ale w tym roku akurat dobrze im idzie, można powiedzieć. A dzisiaj się spełniasz w roli taty napastnika w dodatku. Znaczy to spełnia się, no powiem tak, no młody gdzieś tam spełnia swoje, że tak powiem, marzenia swoje, gdzieś tam cele, które... Tym, którzy nie wiedzą, Szymon Wodarczyk, napastnik Legii Warszawa. Aktualnie rezerw Legii Warszawa, ale już tak. Z debiutem w Ekstraklasie. Z debiutem, ale obecnie trenuje w drugiej drużynie, gra w drugiej drużynie, mecze rozgrywa w drugiej drużynie, także no gdzieś tam miał już okazję liznąć tej Ekstraklasy, pierwszej drużyny, także wie troszeczkę pomalutku, jak to się je i no ma, mówię, swoje cele, dąży do nich i mówię, to jest najważniejsze, że on się spełnia i robi to, co chce, a ja po prostu mogę mu gdzieś tam ewentualnie podpowiedzieć, żeby nie musiał tych wszystkich błędów, co ja popełniałem, żeby on nie musiał popełniać. Dobrze, ja mam prośbę do reżyserki, ponieważ my z Piotkiem przed chwilą oglądaliśmy pierwszą połowę meczu Stal, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Raków Częstochowa i zapomnieliśmy wyłączyć po sobie telewizora i nam tam brzeczy z tyłu, to bardzo byśmy prosili, żeby ten telewizor wyłączyć albo jakoś wyciszyć, bo będzie gorzej z naszą rozmową. Ja przypominam zasady. Piotrek, musisz wiedzieć, ja jestem czarny charakter, mimo że na niebiesko. Nie od dzisiaj, ale zazwyczaj ci dogryzam nie przy ludziach, a teraz będę przy ludziach ci dogryzał, jak będę miał na to ochotę. No i przede wszystkim odbieramy telefony z całej Polski, więc jeśli ktoś będzie chciał zapytać o dowolną rzecz, to ma do tego prawo. Ty masz prawo oczywiście nie odpowiedzieć, no ale zachęcam cię, żebyś odpowiadał na każde możliwe pytanie. 22 219 50 31 to jest nasz numer telefonu. Jeśli ktoś chce do nas zadzwonić, to zapraszamy bardzo. Piotrek, ja ciebie chciałem zapytać, jak to było z tym twoim transferem do Auxerre, bo on jest taki troszeczkę zaskakujący. Tam sporo kosztowałeś, no ale patrzę, że sezon wcześniej w Śląsku strzeliłeś 8 goli. No to nie jest jakaś taka, wiesz, liczba, która sprawia, że od razu Liga Francuska rzuca się na napastnika, prawda? I z czego to wynikało, że Auxerre ciebie akurat sobie upatrzyło? No to było, wynikało z tego, że akurat Auxerre wtedy no, prowadził ten transfer Michel Thierry. Mhm. Taki pan w śmiesznym kapeluszu zawsze. Śmiesznym, ale jak to mówią, ma kontakt. Okay. Nie, no tam on akurat, no, pamiętam, że Tomek Kłos, to Marcin Kuźba też tam chyba. Ale jak to się stało? No było tak, że no przyjeżdżali w tym sezonie akurat, w którym grałem w Śląsku Wrocław dość często na mecze, chyba z 8 razy mnie oglądali. Później pojechałem na kilkudniowe testy, miałem pojechać i nagle się okazało, że zostałem tam na zgrupowanie i chyba byłem z około 2 albo 3 tygodni. Mhm. A wynikało to z tego, że w tym momencie jak ja byłem na przełomie czerwca i lipca i w tym momencie w Polsce weszło prawo Bosmana, które jeżeli bym zmieniał klub zagraniczny, to chodziłbym za darmo. A jeżeli klub w Polsce, to jeszcze był jakiś tam ekwiwalent i trzeba było płacić, nie? I to bym był chyba pierwszym transferem. I warto cię było przerzucić przez klub zagraniczny, mówiąc krótko. Nie, no to wyszło dopiero tak jakby później w praniu, no bo ja podpisałem kontrakt w Śląsku tylko na roczek i miałem, mi się już kontrakt skończył, ale tak jak mówię, te przepisy dopiero wchodziły. Ja mówię, no pojechałem na obóz, na zgrupowanie, gdzieś tam się sprawdziłem. Giru, no chyba był ze mnie zadowolony. On wiedział po prostu, że idę jako
trzeba sobie powiedzieć na wprost, to nie był, w ataku był wtedy Djibril Cissé, Olivier Capo, także to byli zawodnicy, którzy, z którymi... Olivier Capo nawet grał w Koronie Kielce. A to już tak na samej końcówce, ale no to trzeba powiedzieć, że dobry piłkarz, no, ale głównie graliśmy na jednego napastnika, na dziewiątce grał Djibril Cissé i to było takie oczko w głowie też tego trenera Giroud, którego później sprzedał za grube miliony i no ja byłem takim jakby grubym rezerwowym, w sensie, że Giroud często zmian nie robił, graliśmy po 90 minut, czasami jak graliśmy od pierwszej minuty gdzieś tam wynik się dobrze układał, to potrafił do końca spotkania żadnej zmiany nie zrobić. Także ja grałem praktycznie tylko w tych spotkaniach, gdzie trzeba było gdzieś wynik gonić, ewentualnie gdzieś się nie układało spotkanie, no to wtedy wchodziłem jako drugi napastnik. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wejść za Djibrila w meczu, tylko było tak, że wchodziłem po prostu na drugiego napastnika. On był totalnym szejbusem? Nie, aż takim to nie, ale no miał tam swoje takie dziwne czasami zachowania, ale to było takie, jak powiedziałem, oczko w głowie Giroud, gdzie on wiedział, że go sprzedał. My akurat, można powiedzieć, że na moje szczęście czy nieszczęście, tych meczów rozegrałem bardzo mało, no bo praktycznie wszystko... 7. Tak, wszystko wygrywaliśmy, bo załapaliśmy się też do Ligi Mistrzów. I z racji tego tych meczów było dosyć mało. Myślę, że gdybyśmy mieli gorszą formę, no to może tych meczów byłoby więcej. No, ale no, taki to za zmartwienie, za dużo wygrywaliśmy. Nie mogłem grać, bo za dużo szło. Bo za dużo wygrywaliśmy. No taki był też urok. A miałeś chociaż premię za zwycięstwo, a nie grając? Tak. Miałeś. No to tak, nie, to mogłeś się cieszyć. No nie, to powiem szczerze, że to chyba troszeczkę pospieszny ruch zrobiłem, żeby wracać do Polski, wtedy do Widzewa Łódź, bo akurat były też propozycje, żeby iść na wypożyczenie, no bo wszyscy sobie zdawali też sprawę, że no raczej tych minut to nie było z racji tego, że gdzieś no na wszystkie mecze praktycznie jeździłem. To nie było z racji tego, że gdzieś tam forma była daleka, ale no taka była, taki system, taka taktyka trenera Giroud. No okej. Okay. Mamy pierwszy telefon. Kto się do nas zadzwonił? Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Mateusz z Olsztyna. Dzień dobry. Panie Wodarczyk, pan miał dużą karierę w wielu różnych klubach, więc widział pan wiele. Można powiedzieć, że z jednego pieca pan chleb jadł. Ale sprawą syna jest pan świadkiem tego też, jak funkcjonuje szatnia współcześnie. I chciałbym się zapytać na podstawie pana doświadczeń i obserwacji, jak szatnia piłkarska zareagowała albo zareagowałaby na osobę homoseksualną w tej szatni właśnie. I czy homofobia była i jest pana zdaniem problemem w szatniach dla młodych zawodników? Tyle ode mnie, dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. No? Ciężkie pytanie, powiem tak, no bo nie ukrywam, że teraz głośno jest o tych wszystkich sytuacjach, nie tylko w Polsce, te LGBT, te różne sytuacje, gdzieś tam homofobia, tu rasizm, tu to wszystko. Jakby zareagowała szatnia? Ciężko mi jest to powiedzieć na tę chwilę, bo powiem tak, no, nie lubię tego mówić w moich czasach, w dawnych czasach, ale jak kiedyś grałem, to już parę lat minęło. No nie było takiej sytuacji, czy ktoś był homoseksualny w szatni? Na pewno się nikt nie przyznał, jeżeli ktoś był w ogóle. Także no, trudno mi to powiedzieć. No, nie wiem, jakby szatnia zareagowała. Myślę, że tak patrząc na to, jak statystycznie to wygląda, no to pewnie gdzieś na świecie są piłkarze, którzy są... Moim zdaniem grałeś z takimi... Nie będę teraz podawał nazwiska. Mogłem grać, może gdzieś tam czasami jest, gdzieś tam, może nie, że podejrzenie, ale gdzieś tam są jakieś takie sytuacje. A miałbyś z tym problem? Czy ja miałbym z tym problem? Tak patrzę z perspektywy czasu, no chyba nie, no. Dlaczego? Nie wiem, no powiem szczerze, nie wiem. Nie miałem tej sytuacji, także jeżeli mnie to nie dotyczy, gdzieś tam nie jestem z tym, to chyba bym nie miał problemu. Chyba nie. No dobrze. Ciekawe pytanie. Zapraszamy do zadawania ciekawych pytań. Trafiłem tutaj na takie pytanie dziwne, bo nie wiem, czy to nie jest jakaś podpucha, ale jak jest podpucha, to szybko utniesz temat. Proszę, Jurek Kowalski pyta, proszę zapytać gościa, aby opowiedział historię o czerwonym flamingu we Francji. Czerwonym flamingu? Nie mam pojęcia. Dobra, bzdura jakaś. Jak pan Piotr, pyta Adambo, podchodzi do pseudonimu Jędza, kontrowersyjnego, który ciężko nazwać pozytywnym? Czy czuł się podczas kariery dyskryminowany? Nędza, nie Jędza. Nędza. Nędza. Nie, to powiem szczerze, mogę powiedzieć tak na szybko, jak jesteśmy... Skąd się to wzięło w ogóle, tak? To nie miało, można powiedzieć, wspólnego z formą piłkarską. Aha. To sytuacja była taka, że byłem... bardzo mocno przeziębiony i chory. I przyszedłem na zbiórkę dzień przed meczem i trener Lęczyk, jak mnie zobaczył, jak wyglądałem, to powiedział, że wyglądam jak nędza i kazał mi zrobić zwikę. Jeszcze szybko na pogotowie pojechaliśmy, jakieś tam leki dostałem na zbicie gorączki, bo gorączka była praktycznie 40 stopni.
Można powiedzieć, że w ogóle nie wyglądałem. Także z tego było. I tak jakoś później to zostało, a nie miałem z tym jakiegoś problemu. Nie? Nie, no naprawdę. Bo ludzie potem myśleli, że to chodzi o jakieś takie sportowe docinki. No tak pewnie myśleli, ale ja mówię, no to było to tak i w Chorzowie to normalnie na porządku dziennym. Tam cały czas chyba do mnie nikt już po tej sytuacji nawet inaczej nie powiedział. Tylko czyli najbardziej nędza. Lubisz Włodar, Nędza, Władeczek? Władeczek. Znaczy Nędza powiem tak. Władziu? Chodzi to... no teraz już bym nie chciał, stary jestem, to już może Nędza, żeby nie mówić, ale ten. Ale nie miałem z tym problemu. Ja grałem, ja naprawdę nie miałem z tym problemu. W Chorzowie to była taka sytuacja, można powiedzieć, na porządku dziennym. Aha. No dobrze. Poprosimy kolejny telefon. Halo? Witam serdecznie. Cześć, Krzysztof, Tomek mówi. Witam Piotra. Mam takie dwa pytania do Piotra odnośnie tego, jak się zapatruje na dzisiejszych napastników, kim widzi na potencjał największy tych młodych naszych. I drugie pytanie odnośnie tego, czy uważa, że tamta Legia przy dzisiejszych warunkach byłaby w stanie coś więcej osiągnąć, jakby była taka droga eliminacji za jego czasów. Tam Wisła, obojętnie w tym z tych polskich klubów, jak się na to zapatruje. Mm-hmm. No patrząc na napastników, mówimy pewnie o Legii, no to jest na tę chwilę, jest no Packard, jest Kante, jest Lopez. Rosołek młody też jest, który wchodzi, ale Rosołek jest takim zawodnikiem, że może grać nie tylko na dziewiątce, ale może również grać na skrzydle gdzieś tam na drugiego napastnika. No są to zawodnicy, którzy na pewno w naszej ekstraklasie, no Tomek Pechar to widać teraz, tak? No wszystkie bramki dla Legii strzelił on głową, no gra fenomenalnie, trzeba sobie powiedzieć na wprost. Jest to zawodnik, który w polu karnym naprawdę ma dobry timing, potrafi się znaleźć. Strzałów gdzieś tam nie oddaje, ale tak jak mówię, no, ważnym ogniwem jest w tej układance trenera Wukowicza. Kante pokazał też w zeszłym sezonie, że stać go na wiele. Lopez w Krakowi też był ważną postacią, był kapitanem, gdzie bramki potrafił strzelać. No, zobaczymy tutaj, jak będzie w ogóle z tymi minutami, no, bo trener Wukowicz ma trzech solidnych napastników, no i z tego też musi wybrać, także nie wszyscy będą szczęśliwi co mecz, bo na pewno jeden z nich nie będzie grał, bo jeżeli będzie taktyka, tak jak była ostatnio, że na dwóch napastników, no to jeden będzie musiał troszeczkę tych minut mieć mniej. A drugie pytanie to było odnośnie tego, czy nasza Legia by sobie poradziła teraz w eliminacja, tak? No nie, no wtedy trochę było wolniejsze granie, teraz już zdecydowanie szybsze. Tak? Ale jakbyśmy trenowali tak intensywnie, jak się teraz trenuje i są metody treningowe, są na pewno całkiem inaczej, bo są wszyscy pod kontrolą, pod monitoringiem takim, że naprawdę można zawodnika przygotować. A pamiętam, jak myślę... Nawet nic nie może dziawnąć na mieście tam. Wszystko może. Wszystko można? Nie, chodzi o to, że na przykład jak my pamiętam, jak trenowaliśmy jeszcze czy w Obrzychu, czy jak się zaczynało te pierwsze lata gdzieś tam w Legii, no to nie było ani sport testerów, nic, tylko się wrzucało wszystkich do jednego wora, biegało się po górach i nie patrzyło się, że ktoś ma taką wydolność, a ktoś ma inną i wszyscy do jednym tempem, każdy tak samo musiał zasuwać. Jednemu to było za mało, a drugiego za dużo. A zdarzało się tam oszukiwać? Zawsze. Tam za drzewem schować i tak dalej? Było, znaczy no za drzewem może nie, bo na przykład były takie sytuacje, że w górach pamiętam takie Wiśle sytuacje były, że autobusem wjeżdżaliśmy na górę, na sam szczyt i tam mieliśmy na przykład określony czas, no mamy być na przykład za 2 godziny w hotelu, no to za bardzo nie było jak go szukać, ale gdzieś tam czasami jak było gdzieś bieganie dookoła, no to tam czasami ktoś za drzewem stawał na kanałku na Legii. Okej, okay. Mamy kolejny telefon, halo? Kamil z Płońska z tej strony. Cześć. Oj, słychać. Słychać? Tak, słychać, prosimy. Miałem przebitkę. Kamil z Pańska z tej strony. Mam tylko pytanko do pana Piotrka, historia najlepszej imprezy, jaką przeżył, będąc piłkarzem. I chciałbym pozdrowić tylko Jamesa Blanta, chłopaków z Pańska i miłego wieczorku, chłopacy. Dzięki, trzymaj się. Jakbym miał powiedzieć o tej najlepszej imprezie, to trochę ich było, byśmy programu nie starczy. Mamy czas. Oj. Nie wiem, ja powiem tak, no powiem, czy najlepsze imprezy. My mieliśmy taki rytuał troszeczkę w Legii też, jak byłem tym trzecim razem już w Legii, tam to był ten trzeci raz, to graliśmy najczęściej gdzieś tam w soboty u siebie, czy w piątki, to po meczu zawsze się umawialiśmy, mieliśmy taką restaurację na Chmielnej. Kaiser. I tam zawsze przychodziliśmy po meczu z żonami, z rodzinami, każdy przychodził zjeść. Coś tam, jakiegoś piwka się napić. No i jedni kończyli te imprezy trochę szybciej. A pamiętasz, jak mafia wjechała? Poharacz? Nie, poharacz.
Pamiętasz to? Co? Pamiętasz to? Nie, ale znam kogoś, kto pamięta. Słucham? Ja nie znam, ale znam kogoś, kto pamięta. Wtedy Mariusz Piekarski, bo on też był piłkarzem Legii, fantastyczny tekst powiedział, nie wiem, czy kojarzysz, bo tam niektórzy się chcieli stawiać, że co wy tu robicie, przerywacie na imprezę, a Mariusz mówi, zostaw, za grubo weszli. Za grubo weszli. No, znaczy nie wiem, czy tu... Potem mówi, panowie... Jestem ładny chłopak, jak ja będę wyglądał, jak mnie pobiją? No zostawcie ich. No, ale mieliśmy taką właśnie knajpkę, sobie przychodziliśmy zawsze i po meczach. To było takie naturalne, można powiedzieć. Nie wiem, też się tak integrowaliśmy. I tak jak mówię, no jedni kończyli szybciej, drudzy później. I tak jakoś to ten czas wspólnie spędzaliśmy. Także to były, nie było jakichś takich, nie wiadomo jakich imprez takich, żeby gdzieś tam nie wiadomo co się działo. Albo nie pamiętasz. Nie. Ale muszę powiedzieć, że ty się przez lata zmieniłeś. Bo ja pamiętam twoje przyjście do Legii w 97 roku, prawda? Trafiłeś po raz pierwszy. W takim, powiedziałbym, pakiecie z Pawłem Skrzypkiem, Jackiem Magierą. I Szczereszem. I Sylwkiem Szereszewskim, tak. Było was czterech. Ty byłeś nieśmiałym, zahukanym, małomównym chłopakiem. Dalej jestem. No właśnie nie, tylko tak czasami udajesz. Przed kamerą udajesz takiego czasami, wiesz, grzesznego. A tak naprawdę potem taki diabełek się pojawił, nie? U ciebie w oczach. No. Znaczy się... Czy ja byłem zahukany? Może byłem raczej taki bardziej... Byłeś bardzo małomówny początkowo. Bardzo małomówny, bardziej obserwowałem wtedy. No wszedłem to jakby nie patrzeć. No grałem w Wałbrzychu, to była wtedy druga liga, czyli teraz pierwsza liga. No przyszedłem tutaj sami reprezentanci Polscy też i tak na początku sobie obserwowałem. No wiedziałem, że muszę się pomalutku wprowadzić do tego zespołu, chociaż... Myślę, że no masz, że mało mówny byłem bardziej tak jak mówisz przed kamerami, bo kontakt zapałem od razu szybko, gdzieś tam grupa, że tak powiem, też w karty się grało od razu, także raczej przegrywałeś? Nie było problemu z tym, a to różnie bywało, no. Byli tacy, co wygrywali, byli tacy, co przegrywali, a u mnie to było tak, raz tak, raz tak. Okay. Zielek zawsze wygrywał, nie? No, Zielek dobrze, dobrą głowę. Zielek drugą pensję robił sobie w autokarze. No, powiem szczerze, no niektórzy właśnie byli tacy, że potrafili to dobrze poukładać. W szachy też z Zielkiem grałem, ale udało mi się wygrać. No właśnie, ta gra w szachy z Zielkiem to jest kapitalna historia, bo przecież on w ogóle nie zakładał, że możesz sprawić mu jakiekolwiek problemy, tak? No opowiedz, jak to było. Ale to była taka historia, że właśnie byliśmy na zgrupowaniu i nigdy nikt nie mógł z nim wygrać w szachy. No ja sobie postawiłem za cel, że ja muszę z nim wygrać. Mówię, ale normalnie nie wygrał. No i poprosiłem wtedy Sagana, gdzieś tam na komputerze miał grę Kasparowa. I ja wpadłem na pomysł, mówię, Sagan, wchodzisz pierwszy do pokoju, kładziesz się na łóżku, układasz grę Kasparowa, ja muszę, warunek być taki, że ja muszę siąść pierwszy na tym stoliczku, żeby siedzieć obok ciebie. Mhm. I ty będziesz robił wszystkie ruchy Zielka na komputerze, a ja będę grał ruchy Kasparowa. Mhm. No i pierwszy plan się udał, że weszliśmy, że ja usiadłem tam, gdzie miałem usiąść, Sagan też. No i graliśmy. No i tak Sagan tam jeszcze co chwilę coś tam pokazywał, jakieś niby zdjęcia z obozu, tu na komputerze, tu, żeby nie było Zielek. Już widać było, że głowa paruje tego. A ja tak te ruchy czasami aż za szybko robiłem, taki trudny ruch, a ja puch, puch, na luzaczku. No i Zielek pierwszy raz rzucił tą królówką, wkurzył się, ale dobra, dawaj rewanż. No to zagraliśmy rewanż i znowu nie poszło, nie? I rano tak widziałem, że wstał taki... Zielek jak się denerwuje, to czerwony się robi, to żyła, tak. Wychodzi mu na czole. I rano był tak wkurzony, ale mówię, wiesz co, powiem ci, bo widzę, że jesteś nerwowy. Ty nie przegrałeś ze mną, tylko z Kasparowem, nie? Mówię, jak? Mówię, tego. Ja, no, wytłumaczyliśmy, mówi, Jezus Maria, aż mi lżyło, bo nie mogę spać. Także jedna, dwie wygrane z Zielkiem były. Czyli szachista nawet. Tak. Dobrze, kto się do nas zadzwonił, halo? Cześć, z tej strony, to Tomek. Krzysiek, mam takie dwa pytania do ciebie, jedno do Piotka, odnośnie do ciebie o dzisiejszych powołań Jurka Brzęczka. Jak się na to zapatruje, że znowu praktycznie nie ma nikogo nowego i co się będzie działo po ostatnim blamarzu? I drugie pytanie, wiesz coś na temat tego, co się wydarzyło, Czarek Kucharski wobec Lewandowski, że zostało zawiadomienie do skarbówki niemieckiej złożonej? Co tam się dzieje? I takie do Piotra, kto oprócz Dawida Jęczyka naprawdę tak zniszczył karierę, bo jako napastnik, no, czy widział jeszcze kogoś takiego oprócz Dawida, który sobie tak zniszczył karierę w stosunku do potencjału, jaki posiadał? Dobra, po kolei. O powołaniach w zasadzie nie ma co mówić, bo powołania są mimo wszystko Jerzego Brzęczka logiczne. To znaczy, nie wydaje mi się, żebyś znalazł kogoś za granicą, kogo ewidentnie brakuje w tej kadrze i żebyś mógł powiedzieć, że gdyby ta osoba przyjechała na nas najbliższe mecze, najbliższe zgrupowanie, to by wszystko poszło lepiej. Po prostu wziął każdego, jak leci z zagranicy. Każdego, kto jest zdrowy, ma dwie nogi i gra w miarę silnej lidze, więc tu nie widzę jakby pola do dyskusji. Jesteś w ogóle z nami, czy już...
Nie, rozłączony jesteś, dobra. Druga sprawa, sprawa Kucharskiego i Lewandowskiego. Cieszę się, że ta sprawa ujrzała światło dzienne, bo ja o niej napomykałem parę razy. Też nie jest żadną tajemnicą, że prawie dwa lata temu napisałem duży tekst na temat relacji pomiędzy tymi osobami, ale ten tekst nigdy nie został opublikowany i być może nigdy nie zostanie opublikowany, a być może jednak zostanie. Natomiast pokazywałem w tym tekście dostępnym dla nielicznego grona osób, na palcach jednej ręki można powiedzieć, jakie były prawdziwe relacje pomiędzy oboma panami. Nie były to relacje, łagodnie mówiąc, najlepsze i wszystko zmierzało do tej sytuacji, która się dzisiaj wydarzyła. To znaczy to, że Cezary Kucharski chce prawie 40 milionów od Lewandowskiego, to nie jest nic nowego. Chce tych pieniędzy od dawna i w pewien sposób wywierał presję na Lewandowskim, żeby ten mu te pieniądze z jakiegoś powodu dał. Lewandowski nie widzi powodu, by mu te pieniądze dawać. Jest to, myślę, typowa historia z życia Cezarego Kucharskiego, to znaczy większość, bo nie powiem, że wszystkie, ale większość jakby jakichś tam jego zawodowych przygód zazwyczaj kończy się kłótnią, przynajmniej ja to tak postrzegam, jak sobie sięgam pamięcią wstecz, to czy to z Krakowią, czy to z Lechem spór, czy to z Borussią Dortmund, no zawsze były jakieś problemy, no to teraz jest spór z Robertem Lewandowskim. Mnie się wydaje, że gdyby nie Robert Lewandowski, Cezary Kucharski miałby swojego majątku zdecydowanie mniej i powinien zaznaczyć sobie w kalendarzu na czerwono dzień, w którym Robert Lewandowski zrobił go swoim menadżerem, bo zbudował go finansowo i życiowo, mimo że pewnie Kucharski widzi to zupełnie inaczej, powinien sobie ten dzień w kalendarzu zakreślić i codziennie, co roku, gdy ta data wypada, iść i złożyć kwiaty w kościele, że coś takiego miało miejsce. Teraz Piotrek, pytanie było do ciebie. Pytanie było do mnie o Dawida Janczyka, tak, że sobie zmarnował karierę. No. Powiem tak, no tutaj na pewno szkoda Dawida, bo to młody chłopak, utalentowany, szybki transfer też do Moskwy. Tak sobie na dzisiaj nie przypominam, który w tak młodym wieku piłkarzy musiał zakończyć karierę właśnie z takiego powodu, z tej choroby, tak? No bo to jest choroba, nie ma co ukrywać, i który tak szybko musiał zakończyć granie na wysokim poziomie. No było dużo piłkarzy gdzieś tam, którzy mieli swoje problemy, ale to już raczej tak, którzy już gdzieś tam kończyli na końcówce kariery byli, albo gdzieś kończyli karierę, także tu z tych takich młodych właśnie, gdzie tak można powiedzieć, że było podobne, żeby się los podobnie potoczył jak Dawida, to raczej nie przypominam sobie. W ogóle byłeś z Dawidem w jednej szatni i wtedy co sobie myślałeś, czy chłopak zrobi wielką karierę, czy że czegoś w głowie mu zabraknie? Ja pamiętam, oni byli i dwóch kolegów było takich, Dawid Janczyk i Maciek Korzym. Oni byli chyba, Korzym był, nie wiem, czy starszy od niego, czy Dawid. Ale podobny wiek. Bardzo podobny wiek, tam różnica może roku dosłownie. Ten sam menadżer, razem się bujali po mieście. Tak, tak. No i Maciek był raczej takim otwartym, Korzym chłopakiem w szatni, gdzieś tam zawsze z każdym pożartował, gdzieś tam coś porozmawiał. Dawid raczej był taki zamknięty w sobie, raczej tak wszystko po cichutku robił swoimi drogami, w szatni się praktycznie w ogóle nie odzywał. Przychodził, trening zrobił, po treningu jechał i tyle było go, że tak powiem, tyle widzieli i słyszeli tak naprawdę. I trochę nie spodziewałem się, że tak to się potoczy później dalej, bo mówię, to raczej był takim spokojnym chłopakiem, a gdzieś tam może wewnątrz sobie swoje te emocje kisił, gdzieś tam nie wypływały one na zewnątrz i gdzieś tam ten problem się zrobił. Wyjechał do Moskwy, może czuł się samotnie i poszedł nie w tą stronę, co powinien. A kojarzysz jeszcze takie zmarnowane talenty, bo tu zapytał o to. No tak, właśnie mówię, w tym wieku, tak jak mówię, no gdzieś tam były te może nie talenty, ale tacy piłkarze, którzy już kończyli gdzieś tam swoje problemy. Tak, spektakularnego upadku nie było. Tak, właśnie w takim wieku, gdzie Dawid, no tak naprawdę teraz powinien jeszcze grać w dobrej lidze i zarabiać pieniądze i zdobywać bramki, a tak naprawdę od paru lat już grubych, już go, że tak powiem, na tym rynku piłkarskim nie ma. Okej. Ja jeszcze dopowiem chyba o tej sprawie Lewandowskiego, że ta spółka RL, o którą się trochę tam rozbija ta sprawa, no to Robert Lewandowski miał w niej 99,9% udziałów, a Kucharski miał 0,01% i miał te udziały po to, żeby na miejscu coś czasami podpisać, jak Roberta nie ma. I to była spółka, na którą wpływały wszystkie pieniądze z kontraktów reklamowych Roberta Lewandowskiego. I chyba każdy rozsądny człowiek powie, że to są pieniądze, które w 100% należały właśnie
do Roberta. Dobrze. Odbieramy kolejny telefon. Ty wiesz, kto właśnie na czacie ktoś napisał, że się zrobiłem trochę przystojny ostatnio. Ty? Pierwszy raz mi ktoś tak napisał. Ale kobieta czy facet? Midnight Story. To, wiesz, taki nick jeszcze z podtekstem. Dobra, odbieramy. Halo? Witam, witam Michał z tej strony. Witam. Witam. Z czerwonej strony Łodzi, że tak powiem. Chciałem przede wszystkim pogratulować ciągnięcia Merveille'a Fandambu, bo świetnie zagrał w derbach i jest generalnie Fundambu. Nadzieją. Fundambu. Fundambu, tak. Fundambu jest nadzieją naszych kibiców, moją, bo zagrał znakomicie, ma niekonwencjonalne zagrania, także wpisał się znakomicie w ogóle. Chciałem się zapytać, czy myślisz, Stano, czy ma szansę w top 5 ligach europejskich kiedyś zagrać, bo chyba papiery na to ma. Nie wiem, kiedyś ktoś mnie o to zapytał i powiedziałem, że to będzie piłkarz, który zagra w niezłym klubie w lidze belgijskiej, ale może mnie zaskoczy i pójdzie jeszcze wyżej, nie wiem. Nie wiem tego, na pewno ma fajne wejście do Widzewa i on potrzebował takiego klubu, w którym będzie czuł się ceniony, w którym będzie czuł się w jakiś sposób kochany. I myślę, że im bardziej będzie właśnie takie ludzkie odczucia dostawał, no to wówczas jeszcze będzie dawał więcej od siebie i będzie na więcej sobie pozwalał w kwestii takich niekonwencjonalnych zagrań, bo wszyscy się nim w Łodzi zachwycają, a ja jestem krytyczny, to znaczy ja widziałem go pewnie więcej razy niż ktokolwiek inny i ja wiem, co on naprawdę potrafi i moim zdaniem on nie pokazał połowy swojego potencjału do tej pory w meczach Widzewa Łódź, połowy nawet nie pokazał. I jak dostanie, jak poczuje taki psychiczny komfort, że naprawdę może sobie pozwolić na zagrania takie trochę z innej bajki ryzykowne, to dopiero się zacznie show. Natomiast to pewnie potrzebuje on odrobiny jeszcze czasu, takiej pewności, że to miejsce w podstawowej 11 jest jego i że nie musi grać, że tak powiem, chociaż trochę na Libii, chociaż widzimy, że on tego nie robi, no ale jakoś tam mini hamulec jeszcze ma. Wiem, że stać go na dużo, dużo więcej, jak zacznie to wszystko pokazywać, na co go stać, no to dopiero będą fajerwerki, dopiero będziesz dzwonił do Hyde Parku. Tak, jak zacznie grać na swojej pozycji takiej, do której powinien występować. A jeszcze do Piotrka mam pytanie takie, czy mógłby uchylić rąbka tajemnicy, za co został w 2006 roku odsunięty od drużyny przez Dorejusza Wdówczyka. I to wszystko. Pozdrawiam panów. Do usłyszenia. O, to jest dobre pytanie, bo sam chciałbym to wiedzieć. Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. No, była sytuacja taka, że bo w sumie to dwa razy zostałem odsunięty od Legii. Pierwszy w 2006, wtedy właśnie, a to miesiąc potrwało. Ja i Michał Gottwald po spotkaniu Pucharu Polski. Michał Gottwald, ale żeś znalazł, odkopał razem gościa. Byliśmy, że tak powiem, odesłani, tak? Michał Gottwald. Tak, także byliśmy odsunięci. Czekaj, zobaczę, co z nim się wydarzyło potem. Michał Gottwald. Przegraliśmy w Sanoku Puchar Polski wtedy. No mów dalej. Tak, zostałem odsunięty i później była taka sytuacja druga, że zostałem wrócony. I przyszedł nowy, kończył się sezon 2006-2007. No i wtedy dyrektor Trzeciak, Mirek Trzeciak, zawołał mnie i poinformował, że nie pojadę z drużyną na obóz. Ja zapytałem się grzecznie, kulturalnie, mówię, jakie są tego powody? No to powiedział mi, że nie może mi powiedzieć, jakie to są powody. Nie są to powody sportowe, ale mi nie może powiedzieć, jakie są to powody. Nie wiem. Rozumiem. Nie byłeś ciekawski specjalnie. Proszę? Nie byłeś specjalnie ciekawski. Nie, no powiem szczerze, no, bo nie rozumiałem, o co chodzi. No, powiązałem to trochę tak jakby z tamtą sytuacją, że gdzieś zostałem odsunięty wtedy od Legii, później mnie przywrócili, bo pewnie nie wiem. Była... Jedziesz na jednym wózku z Gottwaldem i z Robertem Lewandowskim. Tak. Tak, to była sytuacja taka, że prawdopodobnie bym rozwiązał kontrakt z winnym klubu, chyba troszeczkę obecni włodarze wtedy się przestraszyli i dlatego mnie cofnęli, ale za chwilę, jak już była okazja, tak jakby, znaczy, może nie, że była okazja, ale że koniec sezonu, to było lepiej, żebym odszedł do... no gdzie indziej. Ryszard Ochucki napisał, Włodar, ja przez ciebie zupełnie osiwiałem. No ja wyłysiałem. Słuchaj, a propos takich kłótni z klubami. Ostatnio Andrzej Grajewski opowiadał, tylko nie pamiętam, czy na antenie, czy poza anteną, więc proszę mi wybaczyć, być może to było na antenie, ale nie jestem kompletnie pewny, że jak byłeś w Widzewie, był jakiś taki wyjazd na zgrupowanie,
gdzie ty powiedziesz, nie jedziesz, po prostu nie pojedziesz, bo ci nie zapłacili i oni mówią, że ci zapłacą, ale to mówisz, że ja już nie chcę jechać na zgrupowanie, że już mnie to nie interesuje zupełnie, ja będę sobie tam siedział w domu. No tak było. Jak opowiedz coś więcej. Nie, no to była taka sytuacja, że może być nic nowego, widzowie nie płacili. Nie płacili. No były przyjechaliśmy po świętach i zgrupowanie mieliśmy wyjechać. Już nie pamiętam gdzie, ale pewnie gdzieś pierwsze w Polsce chyba było. Nie pamiętam. No ale stawiłem się tam na pierwszym treningu z trenerem Kasali, trener Kasali chyba wtedy był tak. No ja powiedziałem, że ja nigdzie nie jadę. Mówię, jak chcecie, to sejedźcie. Mówię sami, ja nigdzie nie jadę. Nie, no jak nie pojedziesz na zgrupowanie? Mówię, ja nie jadę. Nie, no ale jak tutaj ten? Mówię, ja mówię, tyle nie płacicie? Mówię, to nie jadę. Mówię, ja sobie czegoś innego poszukam. Mówię, nie? No i stanęło na tym, że nie pojechałem. No i minęły może ze 2 tygodnie i trafiłem do Legii. No, czy postawiłeś na swoim? Stawiłem na swoim. Trenowałem wtedy indywidualnie z siostrą. Wyjechałem do Wrocławia, trenowałem sobie indywidualnie, się przygotowywałem do sezonu. I mówię, tak jak mówię, minęło parę dni, mówię, może tydzień max, może ciutkę więcej. A powiedz mi, kto był bardziej wysportowany, ty czy siostra Urszula Włodarczyk? Chyba siostra. Bo siostra miała taką dyscyplinę dosyć ciężką, powiem szczerze, siedmiobój. Także no to musiała być we wszystkim, skok w dal, skok z wyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, bieg na 800, bieg na 100 metrów. No na pchnięciu kulą byś się wysypał chyba, nie? No ja bym tam do większości się wysypał. Chyba na 100 jeszcze bym dać radę, nie? To kto szybciej biegał? A nigdy się tak nie mierzyliśmy, powiem szczerze. Nie, nigdy się nie mierzyliśmy tak jakoś. Nie no, Łukasz starsza też ode mnie jest, także... Jakoś nie było nigdy okazji. Ja byłem młody, to ona już wyjechała na studia, no to gdzieś tam później miała tą swoją, że tak powiem, karierę. Gdzieś tam jeździła cały czas po świecie. Rzadko w Polsce bywała, bo to lekkoatleci na zgrupowaniach praktycznie cały czas poza Polską. W lecie tylko siedzą w Polsce, a tak to gdzieś tam RPA, jakieś Wyspy Kanaryjskie i cały czas trening. Podar, na trzecie pytają, czy pamiętasz, jak zaostrzał Wiedeń strzeliłeś 30 centymetrów słupek? Oczywiście, że pamiętam. No, ale to nie było 30 centymetrów, bez przesady. 4-5 metrów. Ale pamiętamy też bramkę w Zabrzu na przykład. No, nie, no pamiętam. Tomaszy to pamiętam, bo była taka sytuacja, że to... To było chyba nawet przy 0-0, jak się nie mylę, że na 1-0 można było. Pamiętam, Jarza szczelił, ta go cupka się odbiła, ona wychodziła, ja nabiegałem i... Chciałem za bardzo przy słupku, tak jak trener Brzykczy kiedyś dobrze mówił, zawsze mówi, nie miesz przy samiutkim słupku, bo pójdzie wał. Jak miesz tak... Ciotkę bliżej, tak żeby w bramkę, to ona ci będzie dobrze wchodzić. No nie, nie siadło. Zdarzyło się. Odbieramy telefon. Halo? Dzień dobry, Kuba z tej strony z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie do Krzysztofa. Znaczy mam dwa pytania. Jedno to jest dotyczące Legii Warszawa. Czy mógłby wyjaśnić, dlaczego utrzymuje, że Legia nie zarobi na Andrzeju Dudy tego 10%, o którym się mówi, ponieważ już tam prawnik Legii wypowiedział się, że pan niestety się mocno rozwinął z prawdą. Mhm. A drugie moje pytanie jest takie, czy spadek jakby formy i jakby jakości, którą reprezentuje Kownacki, ma wpływ na jego relacje z menadżerem? Nie wiem nic na temat relacji Kownackiego z menadżerem, więc się nie wypowiem. Przez długi czas byli bardzo zgranym duetem. Natomiast jeśli chodzi o ten bonus, to już tłumaczyłem dzień później na Twitterze, przepraszam, że Legia nie dostanie bonusu, ponieważ dostałaby, gdyby ten transfer wynosił minimum 8 milionów euro, wtedy miała zapisany bonus, a transfer do KL wynosi 7,95 miliona euro, a w umowie jest zapis, który brzmi: klub pozyskujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz klubu odstępującego dodatkowego wynagrodzenia w wysokości plus VAT, jeśli należny w przypadku zawarcia klub pozyskujący każdej umowy transferu definitywnego albo czasowego zawodnika do innego klubu piłkarskiego, gdy przychód klubu pozyskującego z takiego transferu lub kwota transferowa powiększona jakiejkolwiek dodatkowej płatności wyniesie co najmniej 8 milionów euro brutto. To jest zapis tej umowy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. 22 219 50 31, to jest nasz numer telefonu. Kto był więcej razy mistrzem Polski, ty czy siostra? Nie, no siostra. Siostra wielokrotnie? Nie, ja nie wiem. To mistrzostwo Polski też chyba później nie liczyła. Nie liczyła? Mistrzostwa sprawdza. Europy, takie rzeczy. To jakaś sprawdza. Ośmieszyłem się, mówisz, ma z 15. No a tam, bo tam różnego, czasami w dyscyplinach też pojedynczej startowała, także...
No tak, miała trochę łatwiej, trzeba powiedzieć. No. Tak, tak, tak. Nie, tutaj to bez porównania. Ona tam jest mistrzem Europy halowym. Jest halowym mistrzem Europy z Walencji w 98 roku. Tak. Liczne także medale brązowe i srebrne. Natomiast ile było razy mistrzem Polski? 12 razy. No to jeszcze by miała 3 i tyle co Legia. Ale czekaj, 12 razy chyba normalnie, a 16 w hali. Czyli 28 razy była mistrzem Polski. To powiem ci, mógłbyś karierę zaczął od początku, to też byś nie dał rady. No, no nie dałbym rady, nie dałbym rady. Ale to zaczynałem lekką atletykę, rok czasu. Tak? To czwarta klasa podstawówki, bo to była klasa sportowa. Gdzieś tam zabierali nas w klasy sportowej i tak właśnie wtedy zaczynałem piłkę nożną i lekką atletykę i tak. W pewnym momencie już musiałem się zdecydować, bo tak chyba bym nie pogodził tego i tego i zdecydowałem się na piłkę. No dobrze, odbierzmy telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek, Warszawa. Takie dwa krótkie pytania. Jedno do ciebie, Stano, drugie do naszego gościa. W pierwszej kolejności chciałem cię, Stano, zapytać, czy uważasz, że ostatnia akcja CBA w PZPN-ie może sprawić, że UEFA się tym zainteresuje, że pogrozi nam palcem, że nasze kluby będą mogły zostać zawieszone w pucharach przez reprezentację. Kiedyś już tak było, bodajże 15 lat temu, za czasów ministra Lipca. I pytanie jeszcze do Piotrka. Chciałem cię zapytać, czy po okresie gry w OSL miałeś jakieś propozycje z zagranicy, ciekawsze, bo z tego co pamiętam, to chyba trafiłeś do Widzewa tam na dwa sezony. Czy w tym czasie, nie wiem, nie miałeś jakichś lepszych ofert? W tamtym czasie chyba Widzew za bardzo nie płacił, tak? Chciałem zapytać, czy miałeś jakieś perspektywy na lepszy klub wówczas. To wszystko, dzięki, pozdrawiam. Dzięki. Coś przeczytałem i wypadło mi z głowy pierwsze pytanie. O, CBA. Czy UEFA nam pogrozi CBA? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że jakby bez przesady. To znaczy, po pierwsze, w PZPN, z PZPN-u, jak na ten moment, to sprawa nie dotyczy PZPN-u jako takiego i nikt nie jest z PZPN-u oskarżony, tylko jest to zabezpieczone jakieś dokumenty. To jest jakaś ofera melioracyjna związana bardziej z Pomorzem. Ponadto przecież no, państwo polskie ma prawo prowadzić czynności zgodne z prawem i PZPN to nie są żadne święte krowy. Natomiast chyba wtedy, w sytuacji, o której wspominasz, to UEFA groziła palcem, gdy rząd chciał wprowadzić do PZPN-u komisarza i przejąć władzę nad związkiem. Póki co jest bardzo, bardzo daleko do takiej sytuacji. Wydaje mi się, że nawet nie ma sensu tego w żaden sposób porównywać. Dla mnie na razie jest jakieś tam zabezpieczenie dokumentacji i nic poza tym. Dużo hałasu o nic. Piotrek, do ciebie pytanie było tak. Numer dwa. Pytanie było odnośnie, czy miałem jakieś propozycje. Miałem propozycje, bo tak jak powiedziałem, troszeczkę mogłem chyba jeszcze troszeczkę poczekać z tym wyjazdem z Okser, bo to ja się uparłem, to nie ma co ukrywać, to nie było tak, że Okser chciał z nim rozwiązać kontrakt, ja się uparłem bardzo mocno. Były też propozycje, wtedy też Giru mówił, że mógł nawet poszczęść do HPL Tel Awiw. Jakoś tak nie byłem wtedy przekonany co do tego kierunku w tamtym czasie. No były tam jakieś propozycje właśnie wypożyczenia, ale ja stwierdziłem, że ja chcę, no rok prawie nie grałem, bo to mówię, tych kilku meczów było tylko 7, to nie było za dużo i chciałem wrócić na ten rynek grania, miałem dopiero 24-25 lat i zdecydowałem się na powrót do Polski. A lepiej zarabiałeś tam nie grając, czy w Polsce grając? No tam nie grając. Tam nie grając, a jednak wolałeś grać. Iść do Widzewa, gdzie nie płacili. Taki dziwny jesteś, nie wiem. Myślałem, że jesteś normalniejszy. Pieniądze to nie wszystko, ale pieniądze, wszystko bez pieniędzy. Ale wszystko to... bez pieniędzy to... Kto się do nas zadzwonił? Dobry wieczór, z tego Daniel z Sanoka. Witam pana Krzysztofa i pana Kroczka. Witamy. Witamy. Mam dwa pytania, bo tak naprawdę w sumie słucham panów od 10 minut, więc nie wiem, jakie były pytania padały wcześniej, ale tak. Mam dwa pytania, więc jedno pytanie jest następujące, bo jestem Sanoka, więc ja dokładnie pamiętam mecz Legia Warszawa Stal Sanok i co się działo potem, pan Piotr Wodarczyk i pan Wotwald, nam wiadomo co się działo, czy chciałbym usłyszeć jakieś pozostałe kulisy tego całej sytuacji następującej po tym meczu 2-1 w Sanoku, a drugie jest pytanie następujące. Co pan Piotr sądzi o wiadomo, światowej klasy napastniku Djibril Cissé, bo miał
z nim do czynienia w każdym razie, więc takie to są dwa pytania, także ja się rozłączam i jeżeli tam coś następującego tam... Dziękujemy bardzo. Stal, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Stal, Sanok, Legia Warszawa 3-0. Jak wy mogliście... Nie, 2-1 przegraliśmy. 2-1? 2-1. Przez kim przegraliście 3-0? Ja tak wysoko nigdy nie przegrałem. Nigdy meczu nie przegrałeś? 3-0. Tak wysoko. W Legii. 2-1? 2-1 przegrałeś. No było tak, że 1-0 prowadziliśmy, później jeszcze wyrównaliśmy na 1-1. W końcu no ten mecz się od początku nie układał. Graliśmy... No straszny był ten mecz, tak można powiedzieć. No. Nie się działo nic. Co tam się no przegraliśmy 2-1 po meczu później, nie wiem, czy 2-1, 1-0 do przerwy, rzeczywiście. I Karwan chyba wyrównał na 1, jak się nie mylę. Nie wiem, czy chcieli znaleźć kozła ofiarnego, bo sytuacja była taka, no nie wypadało. Jakby nie patrzeć, to nie wypadało, bo to była obecnie druga liga, tak? Jakby to był trzeci poziom rozrywkowy. Źle pamiętasz, gola zrobił Mirosław Radowicz, ale na 2-1, na otarcie łez. Jak ładnie napisano na portalu esanok.pl. Tak? Mhm. To był 2004 rok? To był rok 2006. Mhm. A nie, na 1-1, przepraszam. No to właśnie, na 1-1. Czyli Radu na 1-1, tak? 1-0 w 36, Radowicz na 73 na 1-1 i Ireneusz Gryboś w 76 na 2-1. Ta. Skład z tego pamiętnego meczu: Jan Mucha, Grzegorz Bronowicki, Herbert Dick, Mamadou Baldé, Edson, Sebastian Szałachowski, Mirosław Radowicz z ławki, Łukasz Surma, Junior, Tomasz Kiełbowicz z ławki, Roger, Michał Gottwald, za niego Elton oraz Piotr Wodaczek. No, trochę cudzoziemców było. No właśnie tak troszeczkę się... Pół sezonu wcześniej przyszedł właśnie Roger i Edson i była taka sytuacja, że oni pomogli bardzo w zdobyciu tego mistrzostwa w 2006 roku i później troszeczkę za dużo, bo jeszcze przyszedł wtedy i to właśnie Junior przyszedł Elton, przyszedł jeszcze taki Hugo Alcantara, stoper też obcokraju, właśnie Dick i tak się troszeczkę ta szatnia troszeczkę nam rozmyła i nie było już to samo, no ale no tak jak mówię, no tutaj to wtopa straszna, przegraliśmy z trzecim poziomem. Nie ubliżając Sanokowi oczywiście, ale to wiadomo, że my byliśmy faworytem, przegraliśmy i zostały wyciągnięte konsekwencje, akurat padło na mnie, ale dlaczego na mnie, to nie mam pojęcia. Mm-hmm. Dobrze. Słuchaj. Może dlatego, że miałem sytuację i w słupek trafiłem. Ty z tymi słupkami to miałeś. Wspomniałeś o Wałbrzychu. Powiedz mi, Janikowski, twój kolega z dzieciństwa z Wałbrzycha, tak czy nie? Tak. Tak. No jak to się mówi, z jednej parafii z osiedla. Z jednego osiedla. Kontakt wam się totalnie urwał, tak? No teraz czasie. Tak, ostatnio tak, ale tam dość długo żeśmy utrzymywali, powiem szczerze. Czyli tam... jak już był gwiazdą w Stanach, to mieliście kontakt? Tak, no tam dużo nie brakowało, żeśmy się spotkali w Stanach. Pamiętam, jak był mecz w 2004, też gdzieś tam, ale no tak później jakoś to się tak delikatnie rozmyło. No ale z Sebastianem to trochę czasu żeśmy spędzili na podwórku i do szkoły chodziliśmy, tylko że Seba akurat rok młodszy ode mnie, to chodził zawsze klasę niżej, nie? Czy do podstawówki, czy tam później do technikum. I brałeś pod uwagę, że może pójść w stronę kopania piłki do takich dziwnych bramek, czy? Nie, powiem szczerze, że nie. Znaczy, powiem tak, na boisku to on zawsze miał kopyto takie, że to jak w juniorach był rzuty wolny na lewą nogę, no to on po prostu rozbiegał się i strzelał tam, gdzie bramka stała. To nie było kombinacji nad murem, czy coś. Mm-hmm. Tylko jak ten proce naciągał i walił. Siła razy gwałt. I albo trafił bramkę, to już była bramka, wiadomo. A jak nie trafił, no to tam trzeba było piłkę zbierać z daleko. Czyli rzeczywiście te uderzenie miał, jeśli chodzi o siłę nadzwyczajną, to nie jest tak, że wielu piłkarzy mogłoby pojechać i robić coś takiego jak on? Myślę, że nie. Tym bardziej, że on miał to uderzenie precyzyjne. Mhm. Bo też jakbyśmy młodzi, to mieliśmy na przykład tam na osiedlu boisko do kosza. Też w kosza Seba często lubił grać i graliśmy też w tą koszykówkę i troszkę nam też do głowy coś strzeliło, że kto przekopie blok czteropiętrowy piłką do kosza, nie? Aha. No, tam szyby wszystkie były, ale Seba się nie bał podjąć wyzwania i przekopał ten budynek. Przekopał. Piłką do kosza. Piłką do kosza, a ta piłka trochę cięższa. To noga mogła boleć. No, także on... A ty kopałeś? Nie, jak on już kopnął, to już wiedzieliśmy, że to tak... Że nie ma co podchodzić. Nie ma co podchodzić, szkoda szyb. Aha. No, także no mówię, no Sobkiem... Później Seba wyjechał do taty, bo tata grał wcześniej w piłkę w Górniku Wałbrzych i w Mielcu i później w Ameryce i wyjechał do taty, później mamy ściągnął i tak, no już później rodzinę założył Seba i tak się urwał ten kontakt, no, ale śledziłem dość intensywnie jego karierę. Bo to teraz jest taki
no, multimilioner, można powiedzieć, tak? Tak zgaduję. No pewnie tak, no, grał tyle lat na takim poziomie. On podpisał kontrakty grube. Tak, on tam był z tych kopaczy, to no, rekordy niektóre pobijał i myślę, że... Ale włączałeś jakieś mecze w nocy, żeby poglądać, czy nie zarzuć? Nie, tak, żeby czekać na mecz, nie. Ale tak gdzieś tam urywki później to śledziłem, to nie ukrywam, nie? Aha. Z jedenastką grał takie samo jak w juniorach, zawsze jedenastkę miał też, także sobie ten numer chyba zostawię, nie? A historia się jego zaczęła tak, że on grał, jak wyjechał z Wałbrzycha, grał tam też w szkole w akademickiej w piłkę nożną. No. Mhm. Normalnie. I jakiś ten, ktoś go zobaczył i powiedział, czy by nie chciał pokopać. No i tak chyba spróbował i zaczęło się. Aha. A jak grałeś w kadrze, to on z kolei do ciebie się odzywał? O, w reprezentacji jesteś i tak dalej. Nie, no, tak Seba to zawsze na ludzi podejść do reprezentacji. To Seba to raczej tam, no, mówię, w Stanach to on... Myślę, że taka reprezentacja, no na pewno miło jest to też, ale to jakieś mhm. wielkiego wrażenia nie robiło. No tam myślę, że miał większe gwiazdy, że tak powiem, pod ręką. Mhm. Okej. Okay. Dobra, odbierzmy telefon. Halo? Witajcie panowie, Tymet, Pol koło Bormo z tej strony. Witamy. Witamy. Takie mam trzy pytania związane z synem pana Piotrka, tak naprawdę, i trochę dotyczące bardziej jego osoby, ale chciałbym, żeby tata się wypowiedział. Sam grałem gdzieś tam amatorsko, często widziałem chłopaków, gdzie grali na ich rodzice, ojcowie grali na jakimś tam drugim, trzecim poziomie w Polsce. No i później presja była na dzieciaków wielka i sobie z tym nie radzili. Jak ty z synem pana Piotrka, czy pan Piotrek też taką presję wywiera na młodego? No i czy sobie młody radzi? Drugie pytanie to w drugą stronę, od drugiej strony może. Czy pcha swojego syna, jeśli chodzi o na przykład ten ostatni mecz w Legii, gdzie zagrał? Czy jest tak, że gdzieś tam były to podpowiedzi od Piotrka, no, do trenera czy do zarządu, żeby młody zagrał? No i trzecia, ostatnia rzecz. Czy młody zrobi większą karierę niż tata? Wywrzyjmy trochę presję na młodego. Dobra, to zacznijmy od tej presji. Presji nie ma. Nigdy tej presji nie starałem się i nawet nie myślałem o tym, żeby mu jakąś presję robić, żeby on grał w piłkę. Po prostu jak go zaprowadziłem na pierwszy trening w wieku 5 lat, 5,5, bo to było w Arisie Saloniki, to tamtej pory tak naprawdę... Czyli wychowany Karisiu Saloniki. No, mhm. tak można powiedzieć. No bo pierwszy klub, który jeszcze wcześniej trenował tenisa na Ursynowie, pół roku, ale pierwszy klub piłkarski to był Aris Saloniki. No i takiego bakcyla złapał, że już tak naprawdę później świata poza tym nie widział. To czasami było taka sytuacja, że czasami tą głowę trzeba było jego nawet studzić, chłodzić, bo no, strasznie, że tak powiem, jest ambitny i może ma oczekiwania też gdzieś tam swoje, że tak powiem, na przyszłość. I nigdy mu tej presji nie robiłem, ale rozmawiamy na temat piłki bardzo często i po meczach też analizujemy, co mógł zrobić lepszego, co zrobił dobrego, co potrzeba do poprawy. I tu rozmawiamy, to nie ukrywam. Trenerom się nigdy nie wtrącam, chociaż tak jak mówię, no, nawet tutaj teraz w drugiej drużynie trener Sokołowski jest, Tomek Sokołowski, z którym grałem w piłkę, ale nigdy nie rozmawiam na temat tego, co... Gdzieś tam parę zdań porozmawiamy po meczu, ale tak, żeby gdzieś tam wpływać na bądź Boże, to nigdy mi się to nie zdarzyło. Odnośnie tego meczu, gdzieś tam, gdzie debiutował, bo nie wiem, czy tak dobrze idę teraz, co w Legii była końcówka sezonu, to też mi się nie zdarzyło z trenerem Wukowiczem rozmawiać, żeby gdzieś go pchać dalej, grać. Ja uważam, że jeżeli zawodnik jest dobry, to się sam obroni. Teraz też gra w drugiej drużynie, bramki strzela. Grał w juniorach, bramki strzelał. Tak można powiedzieć, że no zawsze gdzieś, gdzie gra, to te bramki strzela. W reprezentacji strzelił w 9 meczach w tym sezonie 12 bramek, także też to nie było tak, że gdzieś go tam wpychałem, tylko sam się zawsze bronił tymi swoimi bramkami i swoją grą. Także tutaj nigdy tego nie robiłem i nie będę robił. A w którym momencie się zorientowałeś, że on naprawdę może być piłkarzem? Jak miał, powiedzmy, nie wiem, 7 lat, to było tak, że strzelał po 20 goli na mecz i kiwał wszystkich jak chce, czy to dopiero z czasem się pojawiło? Znaczy to też czasem, w pierwszych takich tych latach to widać po prostu, jak on się rusza, jak biega po tym boisku, jaki ma zapał, taką swobodę w tym biegu, to u niego też było od razu widać tak naprawdę, ale to chyba tak poszło z genami, bo moja siostra, ja też miałem swobodne taką bieganie i szybki dość byłem, chociaż może tego nie było widać, ale dosyć szybki byłem. Szymek to samo biega teraz z prędkościami do bardzo wysokimi, nie wiem, czy w ekstraklasie niektórzy takie mają, powiem szczerze, także już jest dość szybki i przychodzi taki moment, że widzisz, że nie wiem, no, smykałkę do bramek to miał zawsze, gdzieś tam ta piłka mu gdzieś tam spadała. To jest też taki element grania, że ciężko jest nauczyć. On to
albo się to ma, albo się tego nie ma. On w tym polu karnym to sobie potrafi miejsce znaleźć sam. Ta piłka go szuka i te sytuacje gdzieś w każdym spotkaniu praktycznie ma. Także tak jak tutaj mówię, a jeszcze było pytanie chyba odnośnie Dzibrila Sissé, tak? Tak, wcześniej było jedno. Ale nie, tutaj... Mogę jeszcze tylko pozdrowić? Tak, tak. To chciałem pozdrowić klub polskiej Polonii tutaj w Bormów, Boskąp Polonia. Gramy tutaj w lidze i mamy nadzieję, żeby gdzieś tam wyżej wejść, także dopingujcie nas. No i nasz sponsor Moto Oil, także jesteście pewnie za nami razem z kanałem sportowym. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzibril Cissé, było już to 20 minut temu to pytanie. Tak? A to czy było widać od razu, jaki to... Nie, w ogóle jakbyś mógł opowiedzieć o nim jakieś tam ciekawe historie i co o nim. Nie, pamiętasz? To było chyba, czy w ogóle było widać, jak on będzie dobrym. No piłkarzem był na pewno dobrym. To był typ piłkarza, który on nie dryblował. Też nie był taki, powiedzmy, jak Neymar, że on sobie lubi i to żyje z dryblingu. To był... Mimo, że wizerunek taki miał, powiedzmy, tak, ale... sceniczny. Sceniczny, tak. Ekstrawagancki. DJ-em wiem, że ostatnio był chyba. Ale no piłkarsko to był mega skuteczny gość, który sytuację sobie stwarzał, mega szybki i nie kombinował. Mhm. On naprawdę grał prostą piłkę, nie kombinował, jak miał sytuację gdzieś po lukarnym, żeby oddać strzał, to szukał jak najszybciej sytuacji, żeby oddać ten strzał. I tak jak mówię, no był skuteczny, szybki, pociągnęło go to do tego, że aż później grał w Liverpoolu i w dobrych klubach. Mhm. Tu któraś osoba już zapytała o Grześka Szamotulskiego w Hyde Parku. Będzie... Ale jak będzie mógł być w Warszawie, no nie będziemy robić przez Skype'a z taką osobą. Nie wiem, czy się to trzeba na żywo. Trzeba na żywo i z Krzysiem trzeba zrobić biforka i afterka jeszcze. Inaczej to nie ma sensu. Inaczej to nie ma sensu, to jest marnowanie potencjału. Tak. A wygraliście, czekaj, gdzie graliście gdzieś razem? No w Legii i w Śląsku. A, no rzeczywiście. Znaczy no w Legii to moment tylko, nie? A nie, nie, trochę nie, no faktycznie. W Śląsku pół roku. Tak. A ten Śląsk, to jeszcze był Śląsk z Leszkiem pisze. Z Marcinem Wasilewskim. Z świętej pamięci Januszem Wójcikiem. Tam tak. Też się trochę działo, co? Lekko nie było. No ale mieliśmy taki okres dosyć ciężki, bo walczyliśmy o utrzymanie. Często nie miałem, że grałem w utrzymanie, ale to był akurat ten rok, gdzie graliśmy o utrzymanie, ale udało się na szczęście utrzymać. Mhm. I ty się o dziwo wtedy złapałeś z Leszkiem Piszem właśnie, tak w komitywie byliście niezłe, mimo że duża różnica wieku jest między wami. No ale no, Leszek był doświadczony, można powiedzieć, tam nas łączyło wcześniej się Legia. No ja najbardziej byłem, że tak powiem, wtedy w komitywie z Wasylem. Mhm. Z Wasylem żeśmy tak się gdzieś tam razem trzymali. Razem przychodziliśmy też do Śląska właśnie wtedy. Taka duża zmiana była wtedy, bo to był Beniaminek i to chyba z 10 albo 11 transferów, albo nawet więcej, nie chcę teraz strzelać, ale na pewno bardzo dużo było transferów. Razem z Wasylem się trzymaliśmy, no i później przyszedł Leszek Pisz. No i jakoś tak... Była chemia między nami, można tak powiedzieć, że jakoś się dobrze czuliśmy w swojej. A ta towarzystwie. Chemia stała między wami, czy? Nie zawsze. Po meczach się zdarzało, że stała. Okay. Po meczach się zdarzało, że stała, ale tak to też nie jest tak, że jak czasami tak legendy mówią, ja już nie wiem, jak było wcześniej, no może tak było, ale jak już mówię, te moje czasy były, no to już nie było tak, że tam w tygodniu nie wiadomo, co się wyprawiało. No, ale pamiętam, że w tamtych czasach Marcin Wasilewski w jednej restauracji demonstrował w ślizg, jaki wykonał w czasie meczu. A to było po meczu. I korkami rozorał wykładzinę. Byłeś przy tym, czy nie? Tak, nawet wiem, po jakim meczu. To była taka sytuacja, że wtedy graliśmy z Wronkami, z Amiko i była kontrola antydopingowa. Mhm. I chłopaki z Wronek, tam chyba dostał Królik, Dawid, nie wiem, czy nie Bieniuk. Nie, Dudka Darek. Mhm. On jeszcze chyba nie miał wtedy 18 lat, jak się nie mylę. Nie? No i oni tak przeciągali tą kontrolę antydopingową. Żeby się piwka napić. Żeby się piwka napić. I w końcu ten kierownik, dyrektor Pogorzelczyk powiedział, że to my jedziemy. Zostawił im pieniądze na taksówkę. A to w ogóle był ich plan, żeby zostać. Tak. Żeby zostać, tak. Żeby i oni pojechali w końcu. No jak oni już pojechali, no to oni się szybko wysikali i pojechaliśmy na miasto. No i skończyło się tak, że Wasyl zrobił ślizgi. Ale założył korki do niego specjalnie, że rozorał tą wykładzinę? No założył, jakoś tak wyszło, że... No, idziesz do restauracji, zakładasz korki, robisz ślizg. No. Tak, bo to było prosto z meczu, wracaliśmy. Nie? No to ja wiem, no w korkach, wiadomo. Wiadomo. Dobrze, odbierzmy sobie... Czekaj, bo tu jeszcze zanim odbierzemy. W kółko ktoś ma do ciebie jakieś pretensje. Teraz ktoś napisał... Czekaj. To jak pretensje do żona może... Nie, czekaj, gdzie to jest?
bo to uleciało mi. Ale mnie w 2003 wkurł włodar za zmarnowanego karnego z Amiką. Byłem na krytej na honorowej pierwszy raz wtedy. Ktoś napisał. Gdzie, na Legii z Amiką? Tak, tak napisał. A to nie ja. A może Amiką nazwali Lecha na przykład? Ale w 2003 ja nie grałem w Legii. Człowieku, wcale się nie wkurwi. Co ty w ogóle tutaj wiesz? Możesz wyluzować tak. Już teraz po latach. To nie był on, w ogóle nie było to żadnego nie karnego. To nie, nie ja ta w Legii przyszedłem, trzeci raz do Legii przyszedłem, w 2003 grałem w Widzewie. To może to o Widzewa chodzi. Ale na krytej i karnego? Widzewie chyba karny jeszcze miałem, nie pamiętam. Człowieku, wyluzuj się. Nie miej pretensji do Piotrka. Odbieramy telefon. Halo? Dobry wieczór. Słychać mnie dobrze? Słychać. Tomek z Warszawy, miło mi. Do pana Piotra Włodarczyka ja mam takie pytanie. Niech pan opowie może historię, jak był pan prezesem w Ożarowie Mazowieckim. Coś tam może na temat obiecanych premii dla zawodników, obiecywanych z miesiąca na miesiąc. I jakieś historie może z panami Witakami. Dziękuję za wszystko, nie zatrzymuję z nimi. Dziękujemy. Dziękujemy. A propos panów Midaków, to już nie do końca a propos panów Midaków, ale jednak Arka Gdynia dzisiaj wygrała z Miedzią Legnica 4-0. O, to idą ładnie teraz. Więc idą ostro. No, mów. No odnośnie Żarowa, no to ja tam byłem dwa lata chyba, tak? Dwa albo dwa i pół roku. No odnośnie premii, tak? Kolega powiedział. Premii dla piłkarza Żarowa. Premii dla piłkarza. No ja powiem tak, no wtedy... W czasach, gdy ja byłem prezesem, to był akurat no, jeden z takich klubów czwartoligowych, który nie miał ani premii, ani nie miał pensji. Grali wszyscy tak naprawdę za darmo. Także nie mogło być żadnych mowy o jakichś pieniądzach. Za darmo grali w Ożarowiance? Taki czas był. No. U Midaków? Co te Midaki, biedaki takie, że nie mogli zapłacić? Nie, to nie chodziło o to, tylko że po prostu nie było pensji, nie było żadnych, nie było pieniędzy po prostu. Ale nie było pensji, bo nie miało być, czy nie było pensji, bo nikt jej nie płacił? Bo nie miało być. Aha, okej, okay. No dobrze. Oj, a z tą Arką to też, tam czasami się to odbija czkawką, ta pomoc panom Midakom, co? Czy mi się odbija? Nie, no po prostu podjąłem się tego zadania też. W Arce byłem tak naprawdę rok czasu, wtedy jak... Miałeś zajebistą funkcję, przyjaciel klubu, tak cię przedstawiono. Tak mnie przedstawili, tak. Nie, no, byłem doradcą zarządu. Nie, no, tutaj ja też no, pewne rzeczy też wiem, że można byłoby zrobić lepiej, można było zrobić inaczej też. No, podjęliśmy się takiego zadania, ja się też biorę to na klatę. Było tak, że były zmiany, były przetrener Smułka, zaczęliśmy budować nowy zespół. To funkcjonowało tam powiedzmy przez pierwsze pół roku, no później troszkę się tam sytuacja zepsuła tak naprawdę. Trener Smułka został zwolniony też, ale na szczęście udało się utrzymać i w tym momencie ja już od lipca później decyzji żadnej nie podejmowałem w klubie. Już mnie nie było. Mhm. Co z tym trenerem Smułką się wydarzyło, że jego kariera tak się w pewnym momencie załamała? Bo on to... Czy on się zrobił kłótliwy, czy o co tam poszło? Ja powiem tak, ja jako fachowiec, jako trener, jako sam trening, jako miał też w sztabie kapelana, czyli znaczy kapelan, nazwisko kapelan, to nie był ksiądz, ale Krzysiu Kapelan, który jest teraz w Mielcu. Myślę, że też taki duecik tworzyli dobry, bo myślę, że wszyscy piłkarze by to powiedzieli, że trening był... Naprawdę solidne przygotowanie fizyczne też było na wysokim poziomie i myślę, że dzięki temu też udało się tam później, jak trener Zieliński przyszedł, tam dużo zmian. Też trener Zieliński nie miał nawet czasu na to, żeby gdzieś zespół przygotowywać pod względem właśnie fizycznym, czy troszeczkę taktykę pozmieniał, troszeczkę ustawienie pozmieniał i udało się utrzymać. Także no tutaj bardziej myślę, że takie sytuacje gdzieś tam wewnątrz szatni, to był ten problem. Dobrze, odbierzmy telefon. Halo? Witam. Witamy. Michał spod Warszawy. To wygrałeś 96 baniek? Ty wygrałeś, bo tam jakiś pan spod Warszawy wygrał 96 milionów. Przyznaj się, nie powiemy nikomu. Bardzo bym się cieszył, jakbym to był ja, ale niestety. A wiesz co, byłem jakiś czas temu, widziałem się z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę na temat wygranych w Totka, mówiąc krótko, zarządzają tą firmą. No i opowiadali mi o człowieku, który wygrał bodajże 190 milionów. W Tomaszowie. Złotych? Nie wiem gdzie. W Tomaszowie. W Jackpota.
Tak, jackpota. No to było w Polsce, tam gdzieś koło Tomaszowa, słyszałem tą historię. Wygrał 160 milionów, zaprosili go na spotkanie i tam jacyś byli doradcy finansowi, bo tam oni zawsze dbają o to, żeby ktoś tych pieniędzy nie roztrwonił tak od razu, bo to bez sensu, prawda? I tam zastanawiają się, co z tym zrobić. No i padło pierwsze pytanie, co pan na razie sobie kupił z tych pieniędzy, nie? 190 baniek. A facet mówi, skuter dla syna. Więc raczej oszczędny. Raczej oszczędny. No dobrze, słuchamy. To tak. A propos tego Żerowa, to były premie obiecane zawodnikom przez prezesa i nie zostały one do tej pory wypłacone. Nie wiem, czy mam się już dozwonić, czy chwilkę coś porozmawiamy na ten temat. No możemy cię porozmawiać. No, mogę posłuchać dalej. No, może masz jeszcze coś do powiedzenia. No bo ja nie wiem. No, mówi, że były obiecane przez prezesa, przeze mnie, tak? Tak. No to dobrze. No tak jak były, no to, to ty tak uważasz. O, tak ci powiem. No nie tylko chyba ja z tego, co słyszałem. To słyszałeś, czy wiesz? No, moi drużyna, chłopaki z drużyny są moimi dobrymi kolegami, więc raczej bierze im. Niż no to ale tak zostańmy przy tym, wiesz, uwierzymy. Dobrze. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pana Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Jestem kibicem Barcelony. Pozdro. Brawo, trudne czasy dla nas, ale pójdzie to jeszcze w dobrą stronę za 10 lat. Dobrze. Ktoś napisał, że Bolek wygrał w Totka i to kilka razy, ale pamiętajcie, że w całej tej historii Bolek nie wygrywał w Totka takiego zwykłego, gdzie podaje się numerki, tylko w Totka piłkarskiego. Pamiętasz, kiedyś był Totek piłkarski, trzeba było wytypować 13 meczów. Tak, coś było, 13 meczów, za 13 była główna nagroda. No wiadomo, że to było nie do zrobienia, natomiast on nie podawał 6 cyfr, tylko tam zgadywał, czy Manchester United wygra z Arsenalem, bo to było głównie Liga Angielska wtedy, prawda? Pamiętasz? Znaczy, no ja tak nie pamiętam, ale wiem, że było właśnie, bo to już trochę nie moje czasy, ale 13 w Totka pamiętam, że tak się mówiło, że jak 13 w Totka trafić, nie? Tak, 13 meczów i tam było 1x2 i się zaznaczało ołówkiem i potem puszczało to. Puszczało to w odpowiedniej maszynie. 22 219 50 31 prosimy. Prosimy o telefony na tematy dowolne. Piotrek, dlaczego ty w pewnym momencie przestałeś grać w reprezentacji Polski? No. Tylko sport? No, czy powiem tak, no to się też zrobiło, taka sytuacja była, no, że zaczęliśmy eliminację Mistrzostw Świata. Dobrze je zaczęliśmy, bo strzeliłem bramkę. No właśnie. No i głupią czerwoną kartkę wyłapałem, na którą zostałem zawieszony 2 mecze. Myślę, że trener Janas też był to dosyć mocno wkurzony, zirytowany, bo zaczęli, graliśmy mecz z Anglią, no i jestem przekonany, że wtedy byłem w dość dobrym gazie i bym raczej w tym spotkaniu zagrał. Mhm. Także dostałem karę 2 meczów. I później wróciłem jeszcze na jedno spotkanie z Walijczykami, akurat wtedy też Tomek Frankowski wrócił, no i tak później jakoś Tomek Frankowski zaczął strzelać te bramki w reprezentacji, no i teraz już mnie nie powoływał. Mhm. Okej, okay. Czyli bez wielkiej historii twoim zdaniem? Nie, jakiegoś takiej wpady, żeby gdzieś tam coś, to nie. Okej. Okay. To nie było, nie było poważnie. Dobrze, 22 219 50 31, ja tu co jakiś czas wynotowuję sobie pytania, jakie padają. Między innymi było takie pytanie, czekaj właśnie, od Marcela. Z jakim partnerem grało się Włodaczkowi najlepiej w całej karierze, grając na 2 napastników? Jako kibic Ruchu Chorzów pamiętam, że Włodaczyk, Bizacki, para funkcjonowała znakomicie. A jak to oceni gość? No ja miałem taką właśnie, powiem tak, no, z Bizakiem mi się bardzo dobrze grało. To nie ma co ukrywać. Ale chyba najlepiej to było z Saganem. Nie? Jak w Legii mieliśmy taki sezon, że w jednej rundzie to jeszcze wtedy było chyba 12 meczów, tylko na wiosnę zagraliśmy, no to Sagan strzelił chyba z... Ja strzeliłem w tej rundzie 10, a Sagan chyba strzelił jeszcze więcej. Mhm. Także to było na te 10 meczów, to tak my można powiedzieć, że w każdym meczu żeśmy bramki pakowali, także to było taki najlepszy duet. Ale z Krzysiem Bizackim też mi się dobrze grało. Tyle bramek on nie strzelał i ja nie strzelałem, ale duży wpływ mieliśmy na pewno też na to, jak wyglądał Ruch Chorzów wtedy. Między innymi. Ale tutaj mówię, no taka najlepszy duet, no to z Saganem mi się tworzyło. Dobrze, odbierzmy telefon. Halo? Halo?
Tak. Słuchać mnie? Tak. Dobra. Panowie, mogę na ty do was? Możesz. Możesz. Dobra. Dobra. Marcin z tej strony. Pytanko mam do ciebie, Krzysiek. Czy ty teraz stałeś się kibicem Widzewa? Czy tak ogólnie sympatyzujesz swojemu piłkarzowi? I do Piotrka. Piotrek, byłeś najemnikiem. Jak się czułeś jako piłkarz? Byłeś najemnikiem, przychodząc z Widzewa do Legii, Legii do innych klubów? Czy po prostu traktujesz to jako swój zawód? To jest moje pytanko. To zaczyna? Możesz zacząć, jak chcesz. To ja mogę zacząć, znaczy czy najemnikiem, no znaczy się to, trochę to jest tak, można powiedzieć, jako piłkarze, nie tylko piłkarze, ale w ogóle sportowcy, którzy gdzieś tam reprezentują barwy raz jedne, raz drugie, to jest takie trochę, można powiedzieć, że jest się najemnikiem, ale tak do końca bym tego nie odbierał, ale no, nie ukrywam, że traktowałem to też jako zawód i czasami jest taka sytuacja, że w jednym klubie się nie chcą, to trzeba po prostu zęby zacisnąć, iść do innego klubu, gdzieś tam szukać swojej szansy, gdzieś dalej i zrobić to, co się lubi, co się kocha i z czego też między innymi były pieniądze. Także tutaj z jednym klubem wiadomo, że są większy sentyment, gdzieś tam więcej leży w sercu i więcej się tam przeżyło i jest to klub, który na pewno gdzieś tam na dłużej w pamięci zostanie niż inne, ale tak jak mówię, no na pewno jest to też zawód. Mhm. A czy miałeś taki klub, do którego większą sympatię czułeś grając w nim, a w stosunku do innego klubu, którego tam jakieś tam kopałeś piłkę? No nie ukrywam, że wiadomo, że no są takie kluby, gdzie Wałbrzych to jest klub taki, który na pewno wiele zawdzięczam, gdzie się wychowałem, gdzie zaczynałem te pierwsze kroki. Miałem szansę grać w seniorskiej piłce i iść później dalej w świat. No i drugi klub to jest taki Legia Warszawa, gdzie jakby nie patrzeć, trzy razy było mi dane zagrać. Gdzieś tam też później miałem takie sytuacje, że tak jak już wcześniej tutaj w tym programie mówiliśmy, że gdzieś tam zostałem odsunięty na jakiś czas od pierwszego zespołu gdzieś tam, no ale ja tak jak mówię, no urazy za to nie mam. Ludzie się też zmienili, są inni ludzie teraz w Legii niż byli poprzednicy, a klub jest tak jak już ponad 100 lat, także to też gdzieś tam to większego wpływu nie miało i na pewno ogromny sentyment i w sercu to są te dwa kluby, Wałbrzych i, no i Legia. Mm-hmm. Jeśli chodzi o mnie, to... Dzięki. A ty? No to wiesz co, ja już nie wiem, czy miałeś okazję, bo nie to, że mnie zachęcał, nie jest to jakaś wielka literatura, ale czytać moją książkę Stan futbolu. Ja w niej napisałem, w którym momencie się wyleczyłem z kibicowania konkretnym klubom, a zacząłem kibicować konkretnym ludziom. I za tymi ludźmi idę i oglądam ich, życzę im jak najlepiej. Czy to są piłkarze, czy to są trenerzy, czy to są działacze. Po prostu przywiązuję się do swoich znajomych, do swoich kolegów czy przyjaciół i życzę im jak najlepiej. No jeśli dzisiaj bliska mi osoba gra w Widzewie Łódź, no to oczywiście ściskam kciuki, żeby tej osobie się wiodło. No, a to, że tej osobie będzie się wiodło tylko wówczas, no nie tylko, no ale jest to jakoś tam połączone, jeśli będzie tak, że szło dobrze Widzewowi. Więc jeśli pytasz o to, czy jestem kibicem Widzewa, no nie jestem kibicem Widzewa, no nie założę koszulki Widzewa, bo czułbym jakoś wewnętrznie, że nie powinienem tego robić, że ta koszulka jest zarezerwowana dla ludzi, którzy się wychowali na tym klubie. Natomiast jeśli mnie zapytasz, czy jutro będę na stadionie Widzewa i czy będę ściskał kciuki, żeby Widzew wygrał, to tak, będę na stadionie Widzewa i będę miał nadzieję, że Widzew wygra mecz, bo gra tam mój można powiedzieć, przyjaciel i będę życzył, żeby strzelił gola, czy zaliczył asystę. No, w tym sensie ściskam kciuki, natomiast no, przecież nie będę śpiewał piosenek o Widzewie, ani nie będę, nie wiem, tatuował sobie herbu. No, po prostu jak mój zawodnik odejdzie gdzieś do innego klubu, no to pewnie już do Łodzi nie będę przyjeżdżał, no bo też nie będę odczuwał takiej wielkiej potrzeby. No, jakby moja sympatia jest tam, gdzie są bliscy mi ludzie. Rozumiem. Super. Jeszcze jedno słowo. Kiedyś, powiem ci szczerze, że mnie strasznie denerwowałeś, ale im cię poznawałem dłużej w Hyde Parkach, czy ogólnie w kanale sportowym, to wydajesz mi się zajebistym gościem.
Dzięki, ale pozorymyrał. Jednak no. Pewnie jestem wkurwiający bardziej niż zajebisty. Nie, jesteś bardziej zajebisty niż wkurwiający. Bardziej może wkurwiasz ludzi, bo bez tej szczery mówisz to, co myślisz, a nie jesteś bazyliniarzem, tak mi się wydaje. Spoko, dzięki za miłe słowa, ale już wystarczy, bo się zaczerwieni i będzie musiała przyjść makijażystka, a tego nie chcemy. Dziękujemy bardzo. Znaczy chciałem, żeby przychodziła, tylko niekoniecznie teraz na wizji. 22 219 50 31. Prosimy o kolejne telefony. Piotrek, a dlaczego nie pykło, mówiąc krótko, w Zagłębiu Lubin? Bo tam poszedłeś po dobrym sezonie w Legii. W Legii tak. Strzeliłeś 10 goli w 23 meczach. Poszedłeś do Zagłębia, no żeby to podtrzymać tak naprawdę. To był wtedy mistrz Polski, czyli drużyna, która no, powinna stwarzać ci sytuację do tego, żebyś miał co wykorzystywać. Nie ukrywam, że się długo nad tym zastanawiałem też później, już jak już odchodziłem z tego Zagłębia. Bo to był klub, który mogłeś dobić do klubu 100, co? Tak, tam strzeliłem tylko 3 bramki. Tak naprawdę to był najgorszy mój okres w karierze, tak, jakby nie patrzeć, w Polsce. I no też szedłem tam z nadziejami, bo trener Michniewicz zrobili Mistrzostwo Polski, grali eliminację Ligi Mistrzów, grali wtedy ze Stiłą. Nie udało się awansować, chociaż tam... Dobrze szło. Wygrywaliście tak. Chyba 2-1 w rewanżu, nie? Przegraliście pierwszy mecz 1-0. Ale w drugim prowadziliśmy 1-0. A w drugim prowadziliście 1-0. Tak, okay. Przegraliśmy 2-1. Przegraliście 2-1, no. Portugalczyk taki strzelił gola. Rui Miguel chyba. A nie, czy nie Stasiu strzelił? A może. Michał Stasiak chyba. A Rui Miguel miał sytuację sam na sam. Chyba tak, tak. Okay. Tak. No i tak jakoś właśnie, nie wiem, nie mogę się, może nie, żeby to nazwać, że się zaklimatyzować, ale jakoś nie wiem tak do końca, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego tak było, bo tak jakby nie patrzeć, no mieliśmy dobrego trenera, dobrych zawodników. Mhm. I wszystko powinno iść dalej tylko do przodu, a nie było tak, bo graliśmy trochę słabiej, później trenera dość szybko też zwolnili po meczu z Jagiellonią w Białymstoku. Jakoś ten Lubin tak nie do końca, jak to się mówi, psuje, pykło. Mhm. Ale tak do końca to nawet sam nie wiem, gdzie był problem, gdzie leżała przyczyna tego. Mhm. No to było dziwne, bo tak wydawało się, że będziesz tam gwiazdą numer 1 tak naprawdę, przechodząc z Legii Warszawy. No, tam Michał Kamiński też, akurat tam Łukasz Piszczek odchodził, tak, on mówił jeszcze na Piszczek początku. Piszczek odszedł, Kamiński miał problemy jakieś chyba zdrowotne, prawda? Coś tam w zderzeniu głowami, coś. Tak, coś tam było przez chwilę i tak naprawdę byłem ja z napastników, jeszcze był taki napastnik jeden, też taki Portugalczyk, taki większy trochę. Mhm. No i tak jakoś mówię, no ta gra się jakoś nie układała, nie kleiła, ta atmosfera też taka nie była chyba do końca najlepsza tam. Mhm. No i degradacja później była za korupcję tam z przeszłości. Ja w tym momencie też rozwiązałem kontrakt i poszedłem do Grecji. No okej, okay. Odbierzmy telefon. Halo. Witam panowie. Mam takie pytanko. Jeżeli chodzi o Legię i Puchar UEFA teraz. Po wczorajszym, przedwczorajszym meczu widzieliśmy, że Legia jest w gazie. Gwiazda jest w gazie. I czy Legia będzie w tym gazie? Co ty myślicie? Znaczy ja uważam, że w ogóle dość absurdalne są teraz takie, czasami w internecie natrafią na takie jakieś apele o to, żeby wymienić Wukowicza na kogoś innego. Uważam, że Aleksander Wukowicz tak naprawdę jeszcze nie zdążył nic wielkiego popsuć. Miał kapitalne momenty jako trener Legii Warszawa i nie wydaje mi się, żeby dzisiaj nagle był największym problemem tego klubu i wydaje mi się, że problemem to jest właśnie to, że ile ktoś drużyna wpadnie, nawet nie w jakiś dół, ale mini dołek, to już zaczyna się szukanie następcy. Ten musi się uczyć też nie na własnych błędach, ale też na błędach zespołu. Musi widzieć, jak ktoś reaguje z piłkarzy, gdy idzie gorzej. Musi wiedzieć, które elementy należy wymienić po prostu na inne. I na tym polega ta praca trenerska, a nie na zasadzie, że jak w kasynie, jak idzie czerwone, to gramy na czerwone, a jak przestało iść, to gramy na odwrotnie. Wychodzimy. Tak. Wyjść to zawsze warto. Tak, to lepiej wyjść. Lepiej wyjść, tak. Tak. Ja też tak myślę, że tutaj właśnie sezon się zaczął. Tak naprawdę 6 punktów jest w lidze zrobione. Liga Mistrzów, już wiemy, że nie ma szans. Się okazuje, że ta Omonia to też potrafiła teraz awansować ze Crveną Zvezdą. Także to nie jest słaby zespół i dość dobrze poukładany.
No teraz trzeba tylko po prostu zrobić teraz. Myślę, że ta runda eliminacyjna, no to tak naprawdę to jest obowiązek. Tutaj to nawet nie ma, że tak powiem. To losowanie było mega łaskawe. Dokładnie. Tu jeżeli by był problem faktycznie i by tą rundę się nie przeszło, to naprawdę byłby gdzieś tam wewnętrzny problem, bo to byłoby troszeczkę... Lekko nie będzie, ale no, trzeba to ograć. No i później jest Karabacha. Z Karabachem to tutaj myślę, że 50-50, ale tu mi przed audycją powiedziałeś, bo ja tak troszeczkę się spodziewałem. No tak, ja nawet teraz włączyłem ten ich skład. Spodziewałem się, że ten Karabach, tak mi się tam w głowie mi się działo, że jest to na pewno lepszy zespół, ale tu mnie troszeczkę uświadomiłeś, że to jednak nie są takie tuzy, jak były kiedyś. Ja nie będę się oszukiwał, mi te nazwiska nic nie mówią i być może tam się nowy Maradona gdzieś czai. Natomiast patrząc tak okiem laika na wycenę na Transfermarkcie, no to ich najdroższy piłkarz kosztuje, czy jest wyceniany na 1,3 miliona euro. No to myślę, że to nie jest ten Karabach, tak jak tutaj mówimy, że jeszcze wcześniej grali w Lidze Mistrzów, tam gdzie grał Rzeźniczak i był jednak ten skład mocniejszy, gdzieś tam ten Kurek z pieniędzmi ktoś chyba zakręcił i myślę, że tutaj Legia na pewno może sobie poradzić. I myślę, że tak jak ty też powiedziałeś, że tutaj gdzieś jakaś jedna porażka, jedna wtopa i tu wszyscy już dookoła, najlepiej to wszystkich ukrzyżować, zakopać, zaorać, nowych od początku i znowu budować wszystko. Mhm. Także myślę, że tutaj trochę czasu, troszeczkę zaufania przede wszystkim i jeżeli awansują do tej Ligi Europy, do fazy grupowej, no to wszyscy będą znowu kochali Wukowicza, wszystkich piłkarzy, wszystkich prezesów, wszystko będzie fajnie i nie będzie już tego, co było. Ktoś pyta po raz 20, więc się zapytam w końcu. Czy pamiętasz, kogo reklamowałeś na koszulkach podczas przygody w Auxerre? PlayStation. No to już. To takie pytanie? Co w tym dziwnego? Pamiętam, bo koszulki mieliśmy takie fajne. To były takie pierwsze, które wchodziły kappa, takie obcisłe strasznie, nie? Na mnie trochę wisiały. ale to były tak, pamiętam, Roma miała chyba pierwsza i my mieliśmy takie białe, piękne stroje, kappy. A ty lubiłeś się na stroje zamieniać nawet z pilotami samolotów, prawda? Bo była taka słynna historia, możesz ją opowiedzieć? No mogę. Chyba mogę już. Chyba tak. Powrót z meczów Ligi, znaczy nie Ligi Europy, tylko to Puchar UEFA wtedy jeszcze. Wracaliśmy z Pucharu UEFA z Tbilisi samolotem wojskowym. Znaczy to był cywilny, ale obsługa wojskowa. No i wracaliśmy z meczu, wygrany mecz 1-0 i gdzieś tam lecieliśmy tylko my, był to wyczarterowany samolot i gdzieś tam byłem koło kabiny pilotów i rozmawialiśmy tam, chciałem zobaczyć, jak ten samolot się pilotuje, jak to lata. To usiadłeś za sterami? Nie. No powiedz, usiadłeś? Co? Usiadłeś czy nie? Nie, no tam byliśmy blisko, siedziałem na fotelu. Tam. Złapałeś? Co? Złapałeś joystick? Nie, to i tak nic nie daje, bo jak jesteś na tym, to jak masz automatyczny pilot, to raczej tego wolanta nikt nie dotykał, także. O, ty nawet znasz słownictwo, no. Nie, no musiałeś siedzieć. No i pilot się zapytał, czy mogę mu załatwić taką koszuleczkę, polówkę Legii Warszawa. No to stwierdziłem, mówię, no, że oczywiście, że mogę, ale no to ściągnąłem tą koszulkę i mu przekazałem. No i pilot też to mówi, no ale jak wyjdziesz na pokład teraz, mówi, bez niczego. Ja mówię, no jakoś sobie poradzę. Mówi, nie. No nie, no to ściągnął mi swoją koszulę, w której lądował. No i później się okazało, że ja siedziałem w jego koszuli z tyłu samolotu, a on lądował w mojej. No bo właśnie ty wyszedłeś na ten samolot. Na pokład. Po prostu jako żołnierz wróciłeś, tak? Z pagonami. Z pagonami. I miałeś ksywę pułkownik. Tak. No wyszedłem na pokład samolotu, tam wszyscy siedzieli, jeszcze prezesi, tak jak powiedziałem, dzisiaj, teraz już ja tu rządzę. No, taka była sytuacja, no bo na pokładzie rządzi kapitan. Najstarszy rangą. Najstarszy rangą. Także. Czyli pułkownik, klub wojskowy, ale przejąłeś dowodzenie. Tak. Także z tego była też tak chyba pokoju. Wiem, że to jest taka cicha woda brzegi rwie. No ja tak się nie wychylam. Ale czasami coś zaskoczysz. Nie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy z wami do godziny 20:30, czyli jeszcze 12 minut, ponieważ potem zaczyna się mecz Bayern Monachium kontra Schalke. A jak wiemy, Robert Lewandowski musi strzelać, żeby zarabiać pieniądze, żeby spłacić swojego byłego menedżera, który żąda więcej, bo za mało się nachapał. Dobrze, odbierzmy telefon. Halo? Cześć, słyszycie mnie? Słyszymy. Słyszymy. Z tej strony Tomek z Podgdańska. Mam do was takie pytanie, mianowicie pierwsze może do ciebie, Stano. Nie sądzisz, że rozwój kanału sportowego trochę się wstrzymał? Mam na myśli, że dobiliście tam chyba do kilkuset tysięcy subskrypcji i to, tak bym powiedział, teraz stoi. Te wasze oglądalności kanału
programów też, bym powiedział, stoją w miejscu, już raczej nie osiągacie typu rzeczy takich jak z Neumannem. Zastanawiacie się nad zmianą strategii, czy to póki co was satysfakcjonuje? Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczb, jakie mamy. Poprzedni miesiąc to było najwięcej wyświetleń w historii kanału, czyli około 7,5 miliona. Nigdy wcześniej takiego wyniku nie mieliśmy. I to stale idzie w górę. Wcześniej było chyba 6,7 miliona. Więc tylko liczby... też z tej perspektywy, że dorzuciliście sporo oczywiście. Ja mam na myśli powiększamy ramówkę. Modalności pojedynczych. Tak, nie nastawiamy się na pojedyncze strzały. Od początku założenie było takie, że kanał sportowy ma produkować coraz więcej treści na poziomie po prostu. I tak jest. I ta ramówka jest coraz bardziej napakowana i to nas zadowala. Liczby takie sumaryczne rosną. To, że przyrost subów nie jest tak dynamiczny, jak był w początkowej fazie, jest oczywiste. No, to znaczy na początku jest napływ ludzi nowych, ciekawych. Potem gdzieś dochodzisz do tej granicy. No, przecież wiadomo, że ludzi zainteresowanych sportem czy piłką nożną w Polsce nie jest 10 milionów i nie zdobędziesz 10 milionów subskrypcji, tylko na początku są ci najbardziej hardkorowi i fani, a potem dochodzą kolejni. My ten przyrost subskrypcji mamy na poziomie kilkuset dziennie, co jest dobrym rezultatem naszym zdaniem. Ale oczywiście to już nie jest tak, że przybędzie nam w jeden dzień 20 tysięcy. No, ci ludzie, którzy w pierwszej fazie mieli być, to już z nami są. I nie mamy z tym żadnego problemu. W tym roku na pewno przekroczymy 300 tysięcy, w przyszłym pewnie przekroczymy 400 tysięcy subów i jest fajnie. No, nie masz się o co bać. Wszystko nam nie, ja się nie boję, tylko zastanawiam się, czy bazując na tych właśnie wynikach nie będziecie kierowali się w kierunku właśnie takiego nie sportowego, merytorycznego programu, tylko programu typu oblewanie się wodą z Neumannem. Nie będziemy pajacować, będziemy robić swoje i pod każdym względem nam się to spina i jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wygląda. Oczywiście prowadzimy różne rozmowy, żeby jeszcze zrobić ten krok do przodu i się jeszcze bardziej rozwinąć. Natomiast nie jest tak, że będziemy to robić jakieś fikołki i cuda na kiju, tylko po to, żeby się przypodobać jakiejś grupie ludzi. Będziemy robić to, co robimy. Jasne, dzięki. I kolejne, ostatnie pytanie do Piotrka, jeśli mogę na ty. Śmiało. Jakiego trenera ze swojej historii byś wybrał jako takiego człowieka, który wyprzedzał epokę, bym powiedział, względem tego, co grała polska liga i reszta klubów, bym powiedział? Masz takiego jednego trenera ulubionego, który po prostu rozwinął ciebie też jako zawodnika i też po prostu miał, tak jak Michniewicz chociażby z tymi dronami i tak dalej, tego typu rzeczy? Czy coś takiego przeżyłeś? To ja mogę powiedzieć, że na swojej skórze, to tak jak tutaj powiedziałeś, że trener Michniewicz właśnie tam bardzo lubi dalej też wszystkie takie nowinki wprowadzać do tego, żeby sobie, jeżeli sobie można czymś pomóc, to jest, ja też uważam, że to jest dobre, bo to nie można się tylko oprzeć też na tym, ale każdy elemencie, każdy detal, który pomoże ci do tego, żeby zrobić sukces, no to uważam, że to są bardzo dobre rzeczy. A ja mogę powiedzieć o trenerze Lęczyku, który to były czasy 98, 97, 99 i to był taki rocznik, że wtedy jeszcze wszyscy właśnie biegali, żeby jak najwięcej biegać, żeby jak najwięcej trenować, a trener Lęczyk wtedy z świętej pamięci doktorem Wielkoszyńskim, pamiętam, że to były takie treningi już troszeczkę robione właśnie pod to, gdzieś tam pod indywidualne możliwości, całkiem inny trening niż u innych trenerów, więcej siły, więcej koordynacji, więcej takiej motoryki i tutaj na tym się skupiał mocno i dopiero później, po paru latach dopiero było widać, że tam wszyscy zaczynali trenować i pracować i mieli właśnie takiego swojego doktora, swojego trenera od przygotowania wszystkiego, a trener Lęczyk to był jeden z pierwszych właśnie w Polsce, który to wprowadził. Ale Lęczyk taką opinię miał piłkarzy różną, że jechali na zgrupowanie, gdzie były, wiesz, piękne boiska, oni zamiast po tych boiskach to tam, nie wiem, nie pamiętam, rzucali krzesłami w jakiejś sali. Ja to też pamiętam, bo to są, mówię, są różne opinie. Ja pamiętam Mariana Kelemena, który ja grałem z nim w Salonikach, później poszedł do Śląska Wrocław i też na początku pierwsze dni mi mówi, Włodar, co my tam robimy na tych treningach? Ja mówię, zaufaj mu, mówi, zobaczy, że będzie dobre. Później jak już zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo, ja mówię, jak się trenowało? No treningi, mówi, że nie, jemu się akurat nie podobały, tak? Ja mówię, ale zamieniłbyś te treningi, żeby nie mieć mistrza i nie mieć wicemistrza? Mówi, no nie. Mhm.
Także tutaj on też zawsze, trenerczyk, niektórym się te treningi podobały, niektórym nie. Ten głód piłki był trochę większy, bo faktycznie gdzieś tam czasami materacami się obkręcaliśmy, ale później na wchodzie na boisko to się naprawdę czuło rewelacja. Okej, okay, odbierzmy telefon, halo. Witam, Michał z Podłodzi. Witam. Witam. Chciałem się zapytać dwa pytania do panów. Mam jedno do Krzyśka Stanowskiego. Czy prywatnie, jak się spotyka przypadkowo zapewne z panem Marcinem Najmanem, czy podają sobie rękę i czy ze sobą rozmawiają normalnie? Ja nigdy w życiu nie spotkałem Marcina Najmana. Poza spotkaniem go w studiu. Aha, ale rozumiem, że jak prywatnie byśmy się tam gdzieś spotkali, to chyba było w miarę spokojnie. Nie wiem. Przecież ja bym go nie pobił, bo nie umiem, no to wiesz, ja bym go nie zaatakował. Akurat należę do tego nielicznego odsetka Polaków, którzy nie daliby rady pobić Marcina Najmana. Aha, no to współczuję w takim razie. A ja się nigdy nie biłem. Kiedyś w podstawówce, ale to za włosy ciągnąłem. A on nie ma włosów, to no. Tym bardziej bez sensu, cała moja taktyka poszła. Tak, to bolesne było ciąganie za włosy. No ale on nie ma włosów, dlatego to ja walkowerem oddaję, nie? Ja też nie mam, także też byś mnie chyba nie pobił. No dobra, to na pewno. A Piotrka chciałem się zapytać, czy wie, bo pewnie wie, kto jest autorem najśmieszniejszego wykonawcy rzutu karnego w historii polskiej ekstraklasy. Ha, no pewnie chodzi o mnie, tak? Z Pogonią Szczecin? Tak jest. No to tak co, jest. To pamiętam. No. Na YouTubie jest, właśnie oglądałem teraz, no to normalnie bilard taki rzecz. Nikt tego nie powtórzy, także to było wymierzone co do centymetra, tam każdy nabiegał, fizyka, kąty poukładane, jak to ma paść. To było wszystko przemyślane. Tak, kiedyś były piłkarskie, ja taka kaseta tam ze stadionów europejskich, także byś się na pewno tutaj znalazł, jakby teraz coś takiego było. Pozdrawiam panów i do usłyszenia. Dzięki. Tu mnie ktoś podpuszcza, Marta Rudnicka, że walnąłbym z Wani Najmanowi. Nie walnąłbym, zobacz, ja mam ładny nosek, nie chcę sobie nic tu zrobić, nigdy nie był złamany, gdzie ja będę z Bani uderzał kogoś, wiesz. Nie umiem, wiesz, on jest wyższy ode mnie. Ja nie umiem się bić, mówię to bez ironii. No. Ale w życie. No. W przyszłym tygodniu się nauczę. Tak szybko myślisz? Ale co? Jak on się nauczył, to ja się nauczę. Dobrze, czekamy na ostatni telefon 22 219 50 31. No i mamy ten telefon. Halo, kto się do nas zadzwonił? Dzień dobry, Maciej Sierlec. Mam takie dwa pytania. Jedno do pana Krzysztofa i jedno do pana Piotra. Do pana Piotra mam pytanie o pańskiego syna. Kiedy on ewentualnie mógłby, za ile pan, jak pan uważa, za ile pański syn mógłby występować w pierwszym składzie Legii? A do pana Krzysztofa mam takie pytanie. Kiedy Paryż Platyno w Hej Parku? Platyno w Hej Parku we wtorek. Najbliższy wtorek. W tym momencie nawet chyba możemy wam graficzkę taką pokazać, żeby zapowiedzieć. O proszę, zobacz, jaką mam złą minę. Jakbym miał komuś... Spójrz, a nie, ty jeszcze tego nie widzisz, to zobaczysz za kilka sekund, powiedzmy, masz opóźnienie pewne względem nas. No, w każdym razie odpowiadam ci, Paris Platynow będzie naszym gościem we wtorek. Świetnie, dziękuję za odpowiedź. A teraz ja, odnośnie syna. Tak. Powiem tak, no już... na wiosnę już trenował z jedynką, gdzieś tam tak jak wcześniej też powiedzieliśmy, zadebiutował, teraz nabiera tej takiej, można powiedzieć, ogłady seniorskie, bo jakby nie patrzeć, trzecia liga, to też już są seniorzy, którzy tam potrafią i z łokcia i troszeczkę tego cwaniactwa piłkarskiego trzeba się nauczyć i gdzieś tam w tej trzeciej lidze daje sobie radę, strzela bramki. Także no to wszystko zależy od tego, co sztab razem z trenerem Wukowiczem zadecyduje, kiedy ewentualnie będą myśleli, że Szymka gdzieś tam będzie można pomalutku wprowadzać do zespołu i dać mu kolejne szanse. Także no tutaj nie wiem. No Szymek robi wszystko na treningach, żeby być gotowy. Pracuje, gra w seniorach. Tutaj też tak powiem szczerze, że tych meczów w seniorach nie miał za dużo, ale wszedł i tak trochę nieskromnie powiem, że tych bramek parę szczelił i myślę, że to wejście nawet w tej trzeciej lidze, bo to też nie jest tak wcale łatwo strzelać w trzeciej lidze, bo też są zawodnicy czasami, którzy gdzieś tak, czy grali już kiedyś w Ekstraklasie, nie mówię teraz w ogóle o Legii, ale o innych zespołach, gdzie nie są to źli piłkarze i wcale nie jest tak łatwo. A ty będziesz takim tatą jak tata Neymara, wiesz, money, money, money.
Nie, dla mnie to jest najważniejsze, to sobie, to jest jego życie, to niech on sobie tam spokojnie to wszystko powolutku. Ale prowizja dla ciebie musi być. Na razie o tym nie myślałem, ja na razie najbardziej... Jak nie myślałeś? Nie, nie myślę na tym, na razie on ma 17 lat, ja myślę o tym, że najbardziej się cieszę z tego właśnie, że on gdzieś te swoje cele sobie układa, gdzieś tam się stara realizować, ma swoją, że tak powiem, pasję, która go na to jeszcze bardziej nakręca i to jest tak, że jak się o tym myśli, to to później nigdy nie ten, dlatego niech on sobie spokojnie pracuje i co będzie, to zobaczymy. Na razie musi pograć w piłkę i się rozwijać. Pojawił się na czacie wesoły motyl i zadał najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Od czego się wzięła ksywa Jędza? Nie Jędza, tylko Nędza. A wiadomo, od czego się wzięła. Trzeba cofnąć sobie na początku odcinka i Piotrek to wtedy tłumaczył. Jędza tak jest samo. Tylko jeden. Jest w Legii, podpisał cię kontrakt. Tak jest. A jak ktoś jeszcze tutaj pisze o sprawie Kucharskiego i Lewandowskiego, to też o tym było wcześniej, na początku odcinka, więc możecie też sobie odwinąć, do czego zachęcam. Jeszcze jedno muszę powiedzieć, bo ilekroć zaglądam w jakieś komentarze pod filmikami na kanale sportowym, a czasami mi się to zdarza nie jakoś regularnie, ale czasami sobie zajrzę, to zawsze jest taki komentarz: Stano, Pogoń Szczecin pozdrawia. Więc teraz na czacie zacząłem: Stano, Pogoń Szczecin pozdrawia, więc zgaduję, że to jest ta sama osoba. Ja też cię pozdrawiam, już nie musisz pisać tego pod każdym filmem. Już zapamiętałem, że mnie pozdrawiasz. Wyobrażam sobie, że wpisywanie tego regularnie co tydzień pod wieloma filmami jest trochę denerwujące, więc mamy to odhaczone. Już jestem pozdrowiony, masz wolne, mówiąc krótko. Zaczyna się mecz Bayernu z Schalke, więc my zachęcamy, żeby oglądać Roberta Lewandowskiego, który musi ciułać marki niemieckie, żeby się jeszcze odkuć. Piotr Włodarczyk był moim gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Stanowski, do zobaczenia w kolejnych Hyde Parkach. Najbliższy, zdaje się, właśnie we wtorek z Parisem Platynowym. Do zobaczenia.